serdecznie Państwa. Otwieram 32. posiedzenie Sesji Rady Gminy. Witam bardzo, bardzo serdecznie szanownych Państwa radnych. Witam gości w osobach pani Wanda Draga, radna powiatowa, zarazem wiceprzewodnicząca. Witam Andrzeja Grabarka, radnego powiatowego, zarazem członka zarządu Rady Powiatu. Witam bardzo serdecznie panią Marzę Danutę, naszego honorowego obywatela gminy Iłów. Witam panią Leokację Brzozowską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej Kaptura. Miło i serdecznie witam panią Małgorzatę Terpowską, dyrektorkę Powiatowego Zarządu Dróg. Witam bardzo serdecznie i przepraszam, że w okresie wakacyjnym jest dzisiejsze spotkanie, ale widzę, że się udało, także ściągnąć panią. Także dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Witam panią Anetę Rozkosz, Wielnicę. Witam bardzo serdecznie państwa sołtysów. Witam bardzo serdecznie przedstawiciela KOK-u, pana Waldemara. Witam gospodarza gminy Iłów, pana wójta Romana Kujawę. Witam pana sekretarza. Witam panią skarbnik. Chciałbym bardzo serdecznie powitać media. I witam serdecznie tych, co nie przywitałem, radnych w pierwszej kolejności przywitałem. Bardzo mi miło, że państwo dzisiaj jesteście. Na dzisiejszej sesji brak jednego radnego, pana Wasilewskiego, wypłynął na wpływ krajowy. Mam pytanie do szanownych państwa radnych, czy wszyscy porządek obrad otrzymali? Widzę, nie ma głosu, a więc porządek otrzymali. Czy są uwagi co do porządku obrad? Proszę o głos pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Kto z szanownych państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Są poprawki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Poprawka została wprowadzona i ona będzie w punkcie 8, a w punkcie 8a będzie zmiany uchwały budżetowej. Szanowni Państwo, prosiłbym pana wójta o złożenie sprawozdania od ostatniego posiedzenia sesji rady. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu, dziękuję. Serdecznie wszystkich państwa witam. Jest to okres niby wakacyjny, ale patrzę, że ta prezentacja jest bardzo dobra. Także ja się bardzo z tego cieszę, że państwo już niektórzy na urlopach byli, jak pani dyrektor Dębowska, bo jest tutaj razem z nami i za to też całego serca dziękuję. Prezentacja razem też jest dobra. Nie ma jednego radnego, ale się sprawiedliwał, bo mówił, że pewnie będzie gdzieś na jakimś wyjeździe. Proszę państwa, podpisana została umowa z budżetem marszałkowskim na drogę w Zaleśniu. Jest to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przydzielone tam środki zostały na jeden wniosek. Złożyliśmy dwa wnioski do KOWR-u, do tego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Jak państwo pamiętacie, na położenie nadwładki na
zakresie. W najbliższym czasie rozpisujemy przetarg i będzie ta droga w najbliższym czasie wykonana. Nie mamy na dzień dzisiejszy informacji na temat dróg, które zostały zgłoszone do tych funduszy, po te fundusze grantowe. Wiem tylko jedno, że zakwalifikowano dwie drogi. Jest to droga właśnie Giżyczka i droga Strażacka w Iłowie. Jako priorytet wybraliśmy drogę w Giżyczkach i proszę Państwa, mam nadzieję, że też będzie to realizowane w najbliższym czasie, chociaż wiemy, że w tym roku mamy bardzo dużo klęsk na terenie kraju i też nie wiadomo, jak to będzie, bo to są tak zwane fundusze, które zostają właśnie między innymi przydzielone są na poniesione straty w różnych klęskach żywiołowych. Podpisano porozumienie pomiędzy miastem, gminami powiatu Sławczewskiego w sprawie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to tak zwane PSZOKi, jest to zgodne z ustawą, która na nas nakłada, na nas taki obowiązek. Ale tak jak dla gminy Iłów i oddalonych od Sławaczewa, jest to bardzo niewygodne i bardzo niekorzystne. W ubiegłym roku, nie wiem, pani skarbnik, chyba zapłaciliśmy po 1400 zł miesięcznie, to jakby nie patrzył, jest o 15 tysięcy ponad. I proszę Państwa, oddaliśmy tam jako mieszkańcy tylko tonę naszych segregowanych odpadów. I proszę Państwa, za co my płacimy? Ale obowiązek jest. No przecież nikt nie będzie chodził tego do Sławaczewa. My mamy tutaj najwięcej śmieci, teraz ostatnio to, proszę Państwa, włożą do naszego kontenera i to jeszcze się okazało, że włożą nawet nie od nas, tylko z innych gmin przywożą, bo w innych gminach takie kontenery nie stoją. Proszę Państwa, zmuszeni zostali, żeśmy zamknęli bramę. Co się okazuje, to mamy już na terenie wiele opon i różnych innych śmieci wyrzucanych po drodze. No proszę Państwa, tak nie można. Ja uważam, każdy płaci za śmieci i proszę Państwa, wcale lepiej nie, się nie poprawiło, chodzi o nieczystość, tylko jest jeszcze prawie gorzej. Nie wiem, no mamy to porozumienie, musimy to realizować, a w tym roku przetarg na te PSZOKi wyszedł jeszcze dużo, dużo drożej, tylko że my jako gminy, te, które oddajemy z ościennych gmin powiatu sławaczewskiego, żeśmy doszli do takiego porozumienia, że miasto będzie płaciło w jedną z większą część, bo przeważnie tamte śmieci z miasta są. I nie może być tak, że wszyscy płacimy porówno wszystkie gminy, a tylko tam włożył prawie mieszkańców Sławaczewa. Nie wiem jak to wyjdzie, zresztą była tutaj pani skarbnik na spotkaniu, byłem ja, podpisałem takie porozumienie, natomiast zobaczymy jak to dalej będzie realizowane. Ale mówię, że będą te śmieci znów tam położone od nas tutaj. Państwo będziecie tak zwane segregowane odpady, bo to są punkty selektywne i zbiory odpadów, ale też i wielkogabarytowe. No i to jest problem, no bo Iłowa jechać jak tam na przykład z Kierpy Tarolińskiej jest 30 km i wieść śmieci, żeby oddać śmieci do, proszę Państwa, do Sławaczewa. Odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa 3 lipca, ustalono, że dożynki gminne w 2017 roku odbędą się w Brzozowie. Już dzisiaj wszystkich zapraszam serdecznie. Też chciałbym powiedzieć, że jeszcze dzisiaj będziemy chcieli tutaj, żeby pani Mirka przyjdzie i proszę Państwa rozda tak zwaną rozpisanie konkursu na najładniejsze odróżne. Zawsze organizatorem, szczególnie tutaj w latach poprzednich, były ośrodki doradztwa rolniczego. Teraz wiem, że po tych sprawach związanych tam z na przykład z klęskowych spraw i tych protokołów, które ostatnio miały miejsce, tu i pani Aneta nie daje rady, nikt się nie zajmuje z ODR-u i po prostu my sami chcielibyśmy, żeby taki konkurs jeszcze zorganizować, żeby to było taka ciągłość, która już praktycznie 20 lat, 15 lat na pewno, a z przerwami małymi jest realizowana. I na ten najładniejszy ogródek ten konkurs rozpiszemy. Ja już zachęcam wszystkich Państwa, ja tylko powiem, że regulamin nie pozwala, że czterokrotnie każdy brał w tym konkursie udział. Co drugi rok? Można, ale nie rokrocznie. Drodzy
Państwo są oczywiście zaproszeni goście. Tak jak w ubiegłym roku, zapraszam Państwa na gminny turniej Sołec, który odbędzie się 13 sierpnia. Kolega Waldek jest już przygotowany tu, kierownik, ma dyscypliny, ma pomysły, będą one realizowane. Proszę Państwa, jest to fajna zabawa. W ubiegłym roku pogoda trochę nie dopisała, ale byłem bardzo podziwny. Stoiska pięknie przygotowane, pięknie wozy udekorowane, jak tutaj Iłów. Proszę Państwa, zapraszam, bo to jest fajna zabawa. Jest to mile się spotkać i mam nadzieję, że w tym roku, proszę Państwa, też to będzie w formie nie jakiegoś udziału takiego, no ale to w formie zabawy. I tutaj namawiam wszystkich Państwa sołtysów, weźcie udział. Ja wiem, że 40 przez Sołec to jest niemożliwe, bo niektórzy nie, ale tutaj no, kolega Waldek już ma regulamin, ma przygotowany program, także dzisiaj pewnie tu Państwo rota są. Zgłaszajcie się już nawet dzisiaj, a szczególnie jeszcze zapraszam, proszę Państwa, te stoiska, które tak pięknie wyglądają tutaj na tym turnieju, to zapraszam później właśnie na dożynki gminne, bo dożynki gminne to też jest taki, już takie wystawy Sołec, to jest dożynki, to są praktycznie nie dla gminy, tylko dla poszczególnych Sołec. No pięknie, ten pierwszy turniej gminny, zobaczcie Państwo, jakie piękne są tutaj, z tego jest piękna w Gminnym Ośrodku Kultury tablice, one będą też uświetniane, na pewno, że jak będzie to 15, to będzie trudno tutaj wszystko to powiesić, ale w jakiś sposób pewnie sobie tutaj poradzimy. A muszę Państwu powiedzieć, że na dożynkach gminy podjęliśmy taką decyzję i tutaj Państwa wszystkich już zapraszam. Będzie teraz imienia Seniarskiego, pan dyrektor Marek Mokrawiecki. Podpisaliśmy tutaj panem skarbnym takie porozumienie, ja już mówiłem, bo ten występ teatru miał być nad Wisłą. Ale doszliśmy do wniosku, skoro to ma być 3 września do Rzymki i zakończenie sezonu przełożyliśmy o jeden tydzień tego kajakowego, a będziemy ten teatr wystawią tutaj aktorzy właśnie na dożynkach. Także wszystkich Państwa już zapraszam, bo będzie ciekawy to spektakl, który będzie już jest realizowany i będzie realizowany jeszcze w innych gminach powiatu naszego i Sochaczewskiego, i Płockiego, a też i my żeśmy się w tym jakby załapali, bo to tak można powiedzieć, bo przyjechano do nas i nam zaproponowano za no, skromne jakieś pieniądze, które tam będziemy musieli aktorom zapłacić. Odbył się przetarg na budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Rzeszowie. Tam jest przynajmniej sala gimnastyczna, tam jest zaplecze, tam jest przebudowa wejścia, tam jest, proszę Państwa, bo tak ktoś mnie pyta, czy to sama sala. Proszę Państwa, cena najdroższa była 4 717 358,56 groszy. Najtańsza 4 375 637,36 groszy. Proszę Państwa, podejmiemy decyzję na dzień dzisiejszy. Ja tu mówiłem na komisjach, ale też i mówiłem, że podejmiemy decyzję pod warunkiem budowy, pod warunkiem, że wniosek, który został złożony do Ukwitu, zostanie pozytywnie rozpatrzony i otrzymamy dofinansowanie, bo jeżeli tak, to my sobie za własne środki nie poradzimy. Wiecie, jak to się zmieniło? Sala w Biłowie kosztowała około 5 milionów. I tutaj cena za taką salę o wiele, wiele mniejszą, z tym zapleczem za takie same prawie pieniądze. Jak to wszystko mówią, nie idzie do góry. Poszło o 50%, a może więcej budowlanka. Także, proszę Państwa, te decyzje będziemy podejmować. Mamy 1,5 miesiąca jeszcze czasu na to. Mam nadzieję, że jakaś informacja z ministerstwa płynie. Jeżeli, to będziemy po prostu, jak mi się da pani, bo tamta sala jest bardzo mocno potrzebna. Zresztą, proszę Państwa, sprzedaliśmy grunty po spółdzielni ogrodniczej, które tutaj z panią skarbnik żeśmy zdeponowali w banku na koncie. One mają czekać, że one są przeznaczone właśnie między innymi na budowę tej sali. Ale co to jest 400
tysięcy, a proszę Państwa, budżety mamy 200-600 tysięcy swoich, to nawet może by wystarczyło i tam jeszcze trochę. W dniu wczorajszym podpisaliśmy nawet do umowy na wodociągowanie i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z majątkami w Warszawie. Umowa mówi o wsparciu finansowym na kwotę 1 947 396 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I to, proszę Państwa, musieliśmy podzielić też na dwa etapy. W pierwszym etapie w tym roku wykonamy wodociągowanie Świnat Wiślańskich, takich jak Łady, Arkiechów, Bieniem, Arkiechówę, Krochicina i Ilówka Dolna. Proszę Państwa, jest to praktycznie 100% zakończenia inwestycji wodociągowania gminy Iłów. Na tym etapie byśmy zakończyli, później przyjdzie tylko rozbudowa stacji uzdatniania wody w Lubawce i modernizacja tej sieci, która obecnie istnieje, i utrzymanie stacji uzdatniania wody w Zarówku i w Iłowie. I na pewno też przyjdzie cały czas, to trzeba modernizować, bo jak i w tym roku nam w Rzozówku już padł aerator, to jest zbiornik taki dość duży, gdzie musieliśmy bardzo szybko wymienić. W Iłowie wybudowaliśmy jeszcze jedną studnię głębinową, która na dzień dzisiejszy może już zaspokoić potrzeby i jest taka jakby, nie ma niebezpieczeństwa, że nie będziemy mieli wody. I to jest też bardzo ważne. Mamy już wszystko wykonane, zrobione, teraz tylko wszystkie pozwolenia tam załatwiamy, bo to jest też ta procedura postępowania bardzo długa. W drugim etapie będziemy budować te oczyszczalnie przydomowe. I ja już Państwu tutaj proszę Państwa o oszczędzanie środków, bo każdy uczestnik tego programu będzie musiał płacić tak jak i na wodę. Każdy będzie wykonywał sobie przyłącza tak. I sam ewentualnie my wykonamy, ale musi płacić ewentualnie firmie, a my wykonujemy sieć. Tak samo z oczyszczalniami. Dokumentacja i koszty w granicach 3,5 tysiąca złotych poniesione od mieszkańca na formie darowizny na wybudowanie tych oczyszczalni przydomowych. Tak było w poprzednim 3 lata temu, jak budowaliśmy Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a tutaj jesteśmy w tym programie z progu, tak zwanym usługiem dla ludności. Wykonano większość remontu dróg, ale ja o drogach, proszę Państwa, nie będę teraz mówił, powiem, jak tutaj Pani Dyrektor zabierze też głos i powiem na temat dróg powiatowych, to ja wtedy Państwu na ten temat się wypowiem. Teraz ten punkt ominę. Mamy informację, że wniosek złożony z gminą Słubice na odnawialne źródła energii znalazł się na egzekwo 6-7 miejsce. Prawdopodobnie w najbliższym czasie może być podpisana umowa. Mamy taką informację. Gmina Iłów jest liderem tego programu. Na gminę Iłów przypadnie udział w wysokości 6 253 074 zł. Mieszkańców udział, ci, którzy złożyli i byli ujęci w tym programie, to jest tak zwane ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła i solary, to są do podgrzewania wody. Jest 76 mieszkańców naszych gospodarstw złożyło, bo to jest tylko dla celów bytowych, dla celów gospodarstw domowych. I te instalacje mogą tylko służyć i być założone na budynkach indywidualnych, ewentualnie przy budynku na działce. Natomiast w wypadku na działce trzeba oddzielnie, tam jest większy VAT, wtedy jest większe koszty, trzeba ponieść. I proszę Państwa, 25% to jest naprawdę niedużo, ale już proszę wszystkich Państwa, będziemy informować, jeżeli tylko podpiszemy tą umowę, będziemy Państwa informować, ile, jaki udział kto będzie miał. Więcej wyjdzie suma tak zwana końcowa po przetargu, po wykonaniu przetargu. Natomiast na dzień dzisiejszy na pewno musimy mieć takie zaliczki, żeby mieć pewność, że Państwo się nie wycofali.
76 gospodarstw złożyło taką propozycję. My zbieraliśmy przez 3 miesiące bodajże gmina Słupice też. Gmina Słupice nazbierała mniej. Razem z gminą Słupice złożyliśmy wniosek. Ten wniosek jest dofinansowanie ponad 8 milionów złotych na obie gminy. Z tego gmina Jegów właśnie ma udział 6 milionów 253. Będziemy instalować też na wszystkich budynkach użyteczności publicznej, czyli gminy Ośrodek Kultury. No tutaj nie będę wyliczał wszystkiego, bo to jest sporo tych naszych budynków i tam na pewno te 25% udziału musi ponieść gmina. Natomiast resztę środków, a udział razem mieszkańców z gminą Jegów na te 2 lata, to jest około, ludzie będą musieli spłacić około 1 900 000 zł razem z urzędem gminy z budynkami użyteczności publicznej. Jest to duży program, ale proszę Państwa, wniosek wysoko oceniony i mam nadzieję, że jesteśmy z tego zadowoleni, bo to dla naszych mieszkańców będzie wielka sprawa, jeżeli chodzi o sprawy związane z kosztami utrzymania naszych domów. Protokoły komisji w sprawie szkód mrozowych jeszcze są weryfikowane, będą przekazane do Urzędu Wojewódzkiego prawdopodobnie po 10 sierpnia. Protokołu wpłynęło około 400. Proszę Państwa, tyle musi być protokołów. Jest to niesamowita praca, która powoduje, że proszę Państwa, to jest okres ten wakacyjny. Tego nie można spotkać, tego nie ma. Komisja składa się z 3 grup. 3 grupy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, wszyscy muszą te protokoły podpisać. Tylko pani Anetka wie, ile to pracy, ile to wysiłku kosztowało i z całego serca dziękuję tu pracownikom i komisji, że ogarnęli ten temat, bo to jest temat bardzo, bardzo trudny. Nie wiem, jaka będzie pomoc, ale proszę Państwa, na pewno ona jakaś z budżetu Państwa, czy to w formie kredytu, nie wiem, jaka pomoc będzie. Także dziękuję za uwagę i tyle by było z mojej strony. Dziękuję serdecznie panu wójtowi za złożenie sprawozdania. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przejdziemy do punktu 4, sprawy różne, ale bym prosił w tym punkcie, żeby składać pytania tutaj do pani dyrektor Zarządu Dróg, bo w następnym punkcie będzie się wypowiadać pani dyrektor i sądzę radni powiatowi. Także jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to proszę te pytania w tej chwili, żeby było łatwiej pani dyrektor później ustosunkować. Prosi o głos radny Cieszyn. Panie przewodniczący, sprawy różne to są sprawy mieszkańców, które się wydarzyły bądź które mogą się wydarzyć. Proszę nie ukierunkowywać radnych, może Państwa są wysłuchani. To są sprawy różne, żeby różne tematy poruszyć. Szanowni Państwo, za dosłownie kilka dni minie 73. rocznica powstania warszawskiego. W tym dniu w sposób szczególny pamiętajmy o powstańcach naszej gminy, którzy polegli. Dzisiaj młodzi ludzie często, myślę, że takie nazwiska jak Figaszewska, Bogiel, Zula, nic im nie mówią, a przecież to młodzi ludzie, którzy polegli. Postawa była niewygodna zarówno dla Niemców, jak i później dla okupacji sowieckiej. Często byli szykanowani za właśnie taką postawę. Zresztą dzisiaj jest podobnie dla policji szczególnie. Odbyła się w międzyczasie sesja bez udziału sołtysów. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą o tym. Dotyczyła ona niesłusznie pobranych pieniędzy z subwencji oświatowej na uczniów niepełnosprawnych. Niestety brak orzeczeń tych osób wykazała kontrola i się od nią zwraca 75 tysięcy. Winnych trudno w mojej ocenie jest znaleźć w tej sytuacji. Ja stwierdziłem, że najlepiej będzie nie przyjść na tą sesję, wtedy 100 zł chociaż na ten cel wpłynie, tak przynajmniej
jest taka symbolika, ale w takiej sytuacji, gdy 75 tysięcy trzeba było wyczarować, nie posuwają się, nikt się nie posuwa, to czasami dobry, taki minimalny, choćby przykład jest. Ciekawa też była w międzyczasie komisja oświatowa. Tam wszystko przedstawia w taki sposób superlatywa w naszej gminie, a naprawdę ona była burzliwa i wręcz bym powiedział, to byłem zdziwiony, że ludzie są tak zdesperowani czasami podejściem do pana, do widzenia, skąd to się bierze. Szanowni Państwo, oburzony jestem na decyzję starostwa powiatowego, jak też i naszej gminy odnośnie właśnie wydzierżawienia obwodów łowieckich. Nie trzeba było długo czekać na prowokację, jaką tak uważam, prowokację ze strony myśliwych. Oni dzisiaj pewni, że obwody mają wydzierżawione. Otóż na moich działkach urządzają sobie wysypiska odpadków organicznych. Niby to ma pewnie symulować, że to jest jakieś nęcisko czy coś takiego. Sami Państwo ocencie, gdybym ja komuś pojechał na polu i rzuci, nie wiem, kilkadziesiąt kilogramów, może kilkaset różnych wiórów, odpadów, zgniłych ziemniaków na pole. Co by tam nie było na tym polu? Tam jest łąka, sąsiedzkie zboża. Byłoby po prostu wam przykro i bylibyście na pewno też tym zdegustowani. To jest, pokazuje często, jak właśnie pewne grupy są bezkarne i bezprawnie mogą działać. Doświadcza nie tylko ja, bo choćby to już dzisiaj świętej pamięci Ryszard Skrzynecki, inna zupełnie sprawa, ale też takiego właśnie wymiaru sprawy się pomyśliły, że nie mógł sobie poradzić. Niesłusznie oskarżony. To nie inna świadka sprawa, ale tak się człowiek może poczuć. Szanowni Państwo, dzisiaj punktem kulminacyjnym tej sesji jest zaciąganie kredytów. Nie ma w ogóle co do tego wątpliwości. Ja byłem też na urlopie. Liczę, że myśleliście Państwo, że nie wyjadę jednak na 300 km, nie jest tak daleko, żeby nie wrócić na tą sesję, po sesji, co bardziej muszę ze domu, wyjadę dalej. Choć na wsi, jak też mam gospodarstwo, to tak naprawdę wierzę, bo to jest w ogóle pojęcie takie abstrakcyjne. Szanowni Państwo, jeszcze Panie Wójcie, bardzo ważny sprawy. Otóż proszę rzeczywiście wodociągowali wsi nadwiślańskich, Pani jeżdżą i pytają, znaczy nie pytają, tylko zostawiają takie oświadczenia odnośnie, że będą prowadzone prace na posesjach związane z tą inwestycją, ale też dochodzi mnie do uszu taka oto informacja, że każdy, kto nie pójdzie do gminy i o jakąkolwiek rzecz pyta, nie, wszystko jest przełożone, bo jest bardzo ważne wodociągowanie wsi nadwiślańskich, w szczególności wsi Obory. Jest to takie nieuczciwe podejście, bo ludzi się w ten sposób właśnie nastawia przeciwko czy wodociągowaniu, czy tego. My czekamy na 30-40 lat. Tutaj w pierwszej kolejności uważam inwestycja bardzo potrzebna. Nie możemy nic innego, ale to jest niespójne z tym, co Pan przed chwilą mówił, bo jak widzę, wszelkie inwestycje rozciągnięte na wielu frontach. Także to jest takie dość nieuczciwe. Wiedział tak dezinformować, że nie, nic nie będziemy robili, bo trzeba w pierwszej kolejności wodociągować się na Wiślańcu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o głos Radny Krakowie. Panie Przewodniczący, ja to bym proponował tak, żeby nie zadawać pytań Pani Dyrektor. Jak Pani Dyrektor przedstawi założenie, jakie ma plany, jak to wszystko wygląda,
wiele pytań przez to możemy uniknąć. Tutaj już na wiele pytań z góry pani dyrektor by odpowiedziała. Także taka moja propozycja, żeby najpierw pani dyrektor wystąpiła, a dopiero pytania. Nie ma problemu. Ciągniemy po sprawie różne. Proszę o głos o wyznaniu. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Ostatnia ulewa poczyniła znaczne szkody na jednym z odcinków dróg na naszych niedawnych powiedzionych. Zostały woda po prostu zmywa na odcinku od Kozaleckiego do Kozaleckiego wyżu. Komentę na wierzchni i na wierzchni zostały tylko te. Mieszkańcy się zwracają z prośbą o uzupełnienie tego wywiesienia. Dziękuję bardzo. Prosił o głos Pan Gorzyński. Dziękuję bardzo. No może po takiej kwestii informacyjnej, bo wiemy, to może tak wiemy, tam do roku ten wyjazd Pan się nie uda, on ma się mało ludzi, którzy się tak samo jak we wrześniu, Polacy. Także ja bym prosił w tym roku, kto jest zainteresowany, żeby się pisał już. Na przykład, żebyśmy wiedzieli, na co stoimy, bo tak w ostatnim momencie, że tam do roku na wczoraj, a nic nie było na wczoraj. A jak nie na Polarek, to gdzieś indziej. To znaczy się... Tylko właśnie, nie to na ale to nie, nie, to jest 21 na 21. To nie jest to prawda. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w sprawach różnych prosi o głos radna? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana Wójta. Wczoraj na komisji budżetowej zrozumiałam takie słowa, do których się nie odniosłam. Panie Wójcie, usłyszałam, że z OSP Sobotów został przeniesiony samochód strażacki. Na jakiej podstawie, co spowodowało, że samochód strażacki znalazł nowe miejsce? Bo wydaje mi się, że nie po to budujemy strażnice, żeby były, nie wiem, reprezentowały daną miejscowość, bądź pięknie wyglądały, nie straszyły. To też jest ważne, jak najbardziej, ale najważniejszym elementem strażnicy to chyba są samochody bojowe. Walczymy tutaj o samochód dla OSP-u. Dobrze, bardzo drogi samochód. Można by było inne pieniądze na niego wydać. Nie uparliście się Państwo na tak dużą sumę. Wiem z własnych informacji, których nie omieszkałam się dowiedzieć, że jest w Kielcach inna również firma, która zajmuje się sprzedażą samochodów strażackich i za dużo mniejsze pieniądze, które w budżecie by zostały. Nie trzeba by było robić takich podchodów czy zbiórek tego typu. A tutaj odnośnie OSP Sobotów, to po prostu jestem zażenowana takim podejściem, że akurat Bogi Życie są w systemie. Oczywiście, ale to ma chronić nas również, mieszkańców Pieczyc, Suchodołu. O to jednak chyba walczymy o te samochody. Z drugiej strony pan wójt mówi, że no nie można było kupić, to znaczy tak, straszy Miłowie nie chciała tańszego samochodu, nie chciała samochodu używanego za 300 czy 400 tysięcy, 360 z tego co zrozumiałam z homologacją, nie chciała tego samochodu, bo używany po to. Kupujemy samochód automatyczną z trzmią biegów. Ja się teraz zastanawiam, mając wokół siebie lasy i piachy. Ja się teraz zastanawiam, jak taki samochód z automatyczną skrzynią biegów poradzi sobie na moich górach. Na Piaszczycy nie jestem dziś, jestem przekonana, że nie ma pan w składzie, ani pan Jarek Piętara kierowcy, który sobie poradzi, prowadząc taki samochód w moich terenach, przynajmniej w morzu, piaszczystych, burzystych. To jest komfort. To jest po prostu coś, co
zdanie, biorąc pod uwagę braki w budżecie. Tak, tak rozumuję po prostu na swój prosty rozum. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radny się zaraz. Ja nie będę odpowiadał za pana wójta, ja tylko chcę odpowiedzieć do sprawy, jeśli chodzi o służbę OSP. Uważam, że najbardziej ekonomicznie postąpił pan wójt i rada, która chce zakupić salę nowych, ponieważ pozyskaliśmy na obecną chwilę około 500 000 zł. Natomiast z tych pieniędzy nie ma możliwości zakupienia samochodu używanego od kupienia. To ma być pozyskane pieniądze wydane na nowy samochód. Jeżeli teraz kupujemy samochód używany 10-letni, czy to byłoby w Polsce, czy w Szwecji, czy w Niemczech, za 300 000 zł, nie mającego na nim homologacji, dodatkowo wydajemy 60 000, czyli 360 000 nas kosztuje, zakładam, 10-letni samochód. Czyli my nie wydamy z budżetu, ani w ogóle ze straży więcej jak 350 000 na nowy samochód z pozyskanymi pieniędzmi. Tyle, co chciałem powiedzieć, a problem był pan. Za pana wójta odpowiada, ja nie wiem. Dziękuję bardzo. Proszę o głos panie radny. Czasami jakieś uchwały czy ustawy, które są niejasne dla nas wszystkich. Powiem tylko tyle, że zaślepiony jest pan wójt tymi papierami, certyfikatami, homologacjami. Nieprawda, że na terenie polskim czy trzeba by było wydać takie wielkie pieniądze. Samochód, z tego co wiem, a pan wójt w ogóle nie mówi, z tego co wiem, samochód, który poszedł do OSP Giżyce, będzie sfinansowany z naszego budżetu gminy też na określoną sumę. Na pewno to nie będzie 5 000, może 6. Tam brakowało, tam były powyrywane różnego rodzaju elementy wewnętrzne, wewnątrz samochodu. Strażacy w OSP Giżyce nie będą jeździć do pożaru, do wypadku takim samochodem uszkodzonym. No muszą to po prostu wyremontować, pokryć, a fakturę położą nikomu innemu, tylko panu wójtowi na biurku. No nie oszukujmy się. Więc to są kolejne i tak jakbyśmy tak objęli otoczką, to na straż, na ten samochód, który ma pięknie stać w samochodzie, bo ja cały czas podkreślam w garażu, ja cały czas podkreślam, automatyczna skrzynia biegów w moich latach nie sprawdzi się i nie mam co liczyć na pomoc jednostki OSB i w tym w takich pożarach. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jedno zdanie. Nie jest wcale prawdą, że jeżeli by miała jechać automatyczna skrzynia biegów w tym samochodzie, jak jest w standardzie wyposażeniowym, na to mamy gwarancję 2 lata. I na pewno, jeśli chodzi o wykonawcę, zmienia nam na zwykłą czynnik. Ale nie mamy takiej możliwości. Ta jedna skrzynia pracuje za 2 skrzynie. Niektóre na dużych nie wynagrodzą. Teraz inny samochód. Mam rację. Nie, właśnie nie. Pytanie, proszę kobieta, ale nie ma racji. To jest skrzynia. Za te pieniądze można by wiele takich
potrzebnych na naprawdę szeregu wysokich i one podjęły i cieszyły mieszkańców, a nie wąską grupę strażaków. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani sołtys Zgierzec. Na remisję nie było planu, remizja jest odbudowana, dostalibyśmy dotacje, gdyby były plany. Sztandaru nie mamy, samochodu nie mieliśmy, a przykro jest mówić o tym, bo bardzo dużo chłopaków może teraz do tej straży się zapisało i też chcielibyśmy jakoś funkcjonować. Ja nie wiem, gdzie tu ktoś jest winien, ale my nie mamy nic. Ostatnie zawsze w tej placówce straży są Giżyce. Za dużo na pożarze, no nie wiem, a do pożaru piersi, na wtedy była powódź, chłopaki nasze stali. Przykro jest to słuchać, ciągle te Giżyce i Giżyce. Jesteśmy tacy odwiedzeni, że kocham. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan sołtys, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja do pani dyrektor i do radnych powiatowych odnośnie zaczarzeń na drogach powiatowych. Drogi powiatowe Wieniec w kierunku Ostrowca są tak zaczarzone, że w ogóle nie ma wyjazdu. I w kierunku Białocina od strony Wieńca to takie są krzaki, że tam dojdzie do wypadku. Teraz zbliżają żniwa i w ogóle tam nie ma wyjazdu. No i druga procedura, do końca chcę zapytać pani dyrektor. Co jak drzewa, to pole są przy drogach powiatowych, te drzewa zagrażają linie elektryczne, teraz melioracja i tam budynki są. Jakie są procedury i czyje te drzewa, na to kogo należą, czy do gospodarza, czy do dróg powiatowych, jak to można składać. No i co z drogą, bo tutaj już jak jestem przy głosie, Wieniec, Ostrowce, Przozor, droga jest tragiczna. Tutaj bym się zwrócił do naszego powiatowego Andrzeja Grabarka, panie Andrzeju. Tyle lat liczymy trochę na pana pomoc, bo bardzo to jest tragiczne. Tragiczne, do Brzuszówka to już ma przyjazd. Wszystkie dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radna Mikołajczyk. Różne, bo myślałam, że tak pani Dębowska rzeczywiście zabierze głos. Na pewno będzie mówiła o mojej sprawie. Chodzi o drogę Załusków. Jakie są wizje, plany na tą drogę, bo widzę, że żadnych jak na razie. Pewnie będzie ta pani mówiła też o tym moście, o którym wiem, jest to ciekawa. Tam w założeniach było, że kilometr drogi w kierunku Iłowa byłoby zrobione. Jak ta sprawa wygląda? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosi o głos radna Berman. Przeszliśmy właśnie płynnie do dróg. Pani dyrektor, ja mam pierwsze pytanie odnośnie drogi Brzozów-Iłów. Tam na odcinku miejscowości Krzyżyk, tak mniej więcej od skrzyżowania z drogą na Lasowce, są podtopienia. Zalewa woda z dróg gospodarstwa. I ja oglądałam plany i tam są rowy do odtworzenia. Kiedy Państwo przewidujecie odtwarzanie rowów przy drodze? Bo ta woda cała w czasie deszczu spływa z drogi na pola. I czy po prostu macie zamiar również wystąpić do gospodarzy, którzy posiadają pola przy drodze, żeby zrobili przepusty przy przejazdach, bo nie wszędzie te przepusty są i to również zatrzymuje wodę. Drugie moje pytanie, no to są plany, jeżeli chodzi o drogę Młodzieżników. A trzecie moje pytanie to jest droga Giżyce i Łuk. Ja wiem, że tam na tym odcinku Piotrowa ma być robiony 4-kilometrowy odcinek. Ale rozumiem, że od strony Giżyc, nie od strony Iłowa. No właśnie, tutaj ten odcinek jest równie kiepski. Także to są te trzy pytania, jeżeli chodzi o drogę. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Proszę o głos pan sekretarz.
Ja też, panie dyrektor, panie, jak już też jesteśmy już przy krzyżyku, bo mnie zastanawia chyba zła organizacja ruchu na krzyżyku, czyli postawienie tablic, że jest to obszar zabudowany. Według mnie nie jest to obszar zabudowany, bo jest dokładna definicja obszaru zabudowanego, natomiast tam są od strony właśnie mniej więcej przed skrętem na Lasotkę i jak kończy się krzyżyk Iłowski, to jest traktowany jako obszar zabudowany, czyli 50. Trzeba by to sprawdzić, bo chyba nie jest to obszar zabudowany. Według definicji, tam jest dokładna definicja, czyli że tam jest napisane, ile mają być odrywki, w jakiej odległości od budynek, od budynku. Natomiast tam są po prostu, słuchajcie, policja zabiera tam prawo jazdy, po prostu mówiąc. Jeżeli ktoś przekroczy, bo no, jedzie to 101, prawda, bo 50 jest na tablicy, no i ktoś przekracza te 50, no to no, w tej chwili pozbywa się prawa jazdy na 3 miesiące, natomiast nie jest tam problemem rozwinąć to 101, 105 przy obecnym jakby samochodach. Także tam chyba tam nigdy nie było obszaru zabudowanego, on się pojawił jakiś w ubiegłym roku pojawiły się tablice, ale według mnie on stoi tam nieprawidłowo, ale ja to daję Państwu, żeby to sprawdzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zaprosiłem głos Pani Radny Węta. No, ja trochę z kolei z pozycji mieszkańca miejscowości Krzyżyk powiem, dlatego że częściowo u nas nie ma dowozu do dzieci do szkół od nas z Krzyżyka. W związku z czym dzieci idą poboczem, a jakie jest pobocze przy tej drodze, to Pani Dyrektor na pewno wie. I tam po prostu myślę, że z tego powodu jest głównie postawiony znak. No nie jest powód, ale nie jest powód, bo z jednej strony jest, rzeczywiście są pola i prawidłowych budynków nie ma, ale z drugiej strony są gospodarstwa, które przylegają do samej drogi. Ja mówię na tym odcinku Lasotka i Łuk. Natomiast ten wcześniejszy odcinek, kiedy Państwo postawiliście znak teren zabudowany, to on jest właściwie no tak dziwnie postawiony. Tam stoi wtedy policja, łapie. Natomiast jest taka sytuacja, że mamy teren zabudowany, później jest skrzyżowanie i później dopiero teren zabudowany jest z kilometr dalej. No trochę tak to dziwnie wygląda. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, można przyjąć, że ten teren zabudowany jest odwołany, bo jest tu skrzyżowany, jest tu zamieszany. Także tam to jest rzeczywiście dość kłopotliwa sytuacja. Dobrze, wiem, tak, tylko że jest znak i nie wiadomo właściwie, czy nie jest ten znak odwołany. W ogóle nie jest teren zabudowany, to jest odwołany. Nie. Definicja jest inna. Ale policja jest innego zdania i na to fakty mieszkańcy są innego zdania, bo to po prostu dla dzieci to jest bardzo niebezpieczny odcinek, bo... To ograniczenie szybkości. Są no to ograniczenie prędkości. Szanowna Pani Dyrektor, ja też mam tutaj głos do mieszkańców Giżyc. Szczególnie chodzi o drogę Piotrów i Łup i tutaj te widelki, które są przy straży, a więc tam jest droga w kierunku składu budowlanego, a więc Henrykowa, droga jest powiatowa i w kierunku Iłowa droga powiatowa. I te widelki, i na tych widelkach właśnie tam są olbrzymie zakrzepczenia w postaci brzusz. Walczymy o to już ponad 2 lata i reakcji ze strony zarządu dróg powiatowych nie ma żadnej. Bardzo bym prosił o reakcję, bo tam naprawdę bardzo dużo wypadków się zdarza, a szczególnie wjeżdżają pojazdy na siedlisko Straży Pożarnej. Wielokrotnie kłosy były już tam połamane. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii. Proszę o głos sołtys Chybicki. Szanowna Rado,
też zgłosić do pani dyrektor drogę tą GIU Suchorów. Ta droga już była poprawiana, przecież jest powiatowa oczywiście, poprawiana była kilka razy, no ale naprawdę takie są tam numery, to za cienko tego asfaltu tam jest i to wszystko wyrywają samochody, doły są stale na okrągło. I należałoby się naprawdę tą nawierzchnię już zrobić to. No żeby to było, może już tam nie ma tego, jak to się mówi, na ten rok budżetu takiego, żeby tam pieniądze, ale na przyszły rok to już na pewno, żeby to było jakoś zrobione. Bo nie ma tam możliwości, żeby tam jechać, bo no to na dole jest po prostu. Tam już było wtedy załatane, firma tam wasza była za trochę zaleciwi, ale to od nowa wyrywa się. No i bardzo bym prosił, bo to wszyscy mieszkańcy tam jeździ autobus szkolny i bardzo dużo tam ludzi tam skupi, tam stronę Suchodołu od Iwowa. No i żeby to było poprawione, jakby zrobione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosimy o głos na Gerasa. Dziękuję. Pani dyrektor, ja w sprawie drogi już załóżcie, też przypominamy się i chodzi o most na Lasowce. On już stwarza zagrożenie dla tam naprawdę trzeba uważać do tych mości, żeby nie było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosi o głos przewodniczący Modrzejewski. Mam taką uwagę tylko do tej drogi naszej od Wieńca do Brzozowa, bo ja akurat mieszkam w Brzozowku, jeżdżę tam kilka razy dziennie i od Brzozówka do Brzozowa nie dosyć, że nie mamy drogi, bo tam są takie placki, jakie są ponakorane i już się wierzy po bokach chodzi, ale mamy i politorzeczne zaraz, jak przy Piku Lewa, tam stoi podpora woda i uważam, że jak kiedykolwiek chcemy tam coś robić, to zaczynajmy od drogi, tak jak to ktoś powiedział. Będzie Państwo te remonty, ta płota się zrobiła duża, tam jest woda stoi, spływa z wyższego położenia dróg, drogi i tam zalewa robi się korytarz przed jazdem na Zalesie, a między Brzozowcem, tam jest rzeczka, po prostu rzeczka przy tych dużych ulewach. Także bym prosił, żeby tam jakieś te burty zsunąć albo wykopać jakieś środki, bo tam w ogóle ludzie łożą do samego asfaltu. Także bardzo bym prosił, żeby tam ktoś zrobić, żeby jak się na drogi, chociaż się złożyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos na radny Krakowie. No tak. I tak wyszło się te pytanie do pani dyrektor, że tak są. No i ja takie pytanie mam do pani dyrektor, bo jeździła komisja po drogach powiatowych, która weryfikowała, jaki stan ten dróg jest i które ewentualnie wejdą do planu. Ja mam takie pytanie, dlaczego ta komisja nie pojechała na tą drogę od Brzozowa tam do Strochu, do Wieńca? Bo po wszystkich drogach jeździła powiatowych, akurat tam to została pominięta. Prosił o takie wyjaśnienie, czy kto to zgłaszał i kto weryfikował, jak to się stało, że została ta droga pominięta, a ona na dobrą sprawę prawie jest najgorsza na terenie gminy. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa prosi o głos? Pan sołtys, bardzo proszę. Dużo ludzi jest do pracy po drodze, bo sama trzeba u nas. No i w miejscu właśnie Koszalec jest no, straszna ta droga. Nie do Żabowska, do same dziury. I chciałbym zwrócić uwagę, ja się naprawiam do nich, tak? Bo rzucenie łaty na łatę i łatą się przecież to nie jest naprawa drogi, tylko z tego ruchu. Rzucać na piłkę. Dziękuję. Prosi o głos pani Sotys z Gliwic. Panie dyrektorze, jeszcze raz chciałam przypomnieć w tej sprawie, co pan przewodniczący mówił. Chodzi o tą drogę z Henrykowa na Piotrów i o te tam brzuski. Dlatego, że ja zbierałam nawet podpisy i składałam to na dziennik i tam jest bardzo niebezpiecznie. My już mieliśmy na pasach w Gliwicach dwa wypadki, gdzie w jednym zginęła nawet mała dziewczynka. Ludzie są współpracowani, jeśli te drzewa nie zostaną posunięte, na pewno dojdzie tam do wypadku. Kwestia tylko jest czasu, ile będzie na to potrzeba.
a wtedy zrobi się draka, bo już bardzo długo się upominamy, żeby te drzewa zostały skryte. Tam jednak jeździ bardzo dużo tirów i jest bardzo niebezpiecznie. Jest słaba widoczność na tą drogę od Piotrowej, jak się Sędrykowa jedzie. Ja bym prosiła, żeby tą sprawę załatwić i w końcu te drzewa usunąć. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani Soty z Iłowa. Ja w sprawie naszego Iłów nie wierzę. I jeszcze co? Jeszcze ulica Wyzwolenia. Nas zalewa. Nas zalewa, że po prostu większa troszeczkę też jesteśmy pozalewani. I woda i wodę wszystko. Chodzi to, że to nas nie wierzy. Pani Proszę, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosu. Może pozwolimy tutaj pani dyrektor się wypowiedzieć na zadane pytanie i perspektywy odnośnie renowacji dróg powiatowych. Bardzo proszę pani dyrektor. Witam państwa bardzo serdecznie. Zanim przejdę do odpowiedzi na zadane pytania, poinformuję tutaj państwa o robotach w ramach bieżącego utrzymania, jakie zostały wykonane i o naszych działaniach podjętych w zakresie remontów, ewentualnie planowanych inwestycji na przyszłość. Mamy w tym momencie lipiec, czyli praktycznie połowę roku za nami. Wykonaliśmy następujące prace w zakresie bieżącego utrzymania dróg. Wykonaliśmy na drogach Iłów Piotr Kubek, Iłów Liżycy oznakowanie pionowe. Tutaj Iłów Piotr Kubek 64 sztuki nowych znaków ustawiliśmy na Liżycach 1. Wykonaliśmy remonty cząstkowe masów na zimno w okresie, kiedy no, nie można, w zasadzie nie ma możliwości pozyskania mas z otaczarni bądź głównie z otaczarni, prawda, bądź przeprowadzenia remontów cząstkowych w paczerach. No, korzystamy z tych mas na zimno i wyremontowaliśmy drogi Iłów Aleksandrów, Iłów Liżyce, Iłów Pudy Stare, Koszajec, Wieniec, Brzozów, Szeliwy, Barbowie. Remontowaliśmy również szyba sami z otaczarki następujące drogi Szeliwy, Barbowie, Iłów Aleksandrów, Iłów Iłów Pudy Stare. Również własnym recyklerem Brzozów Sewerynów, Koszajec, Koszajec, Wieniec, Brzozów, Iłów, Budy Stare. Prowadziliśmy również na Iłów Brzozów, na drodze Wycinka Krzaków. I tutaj mam informację, że 1300 metrów kwadratowych zostało usuniętych. Prowadzimy sukcesywnie i będziemy prowadzić właśnie usunięcie, koszenie prawych kwastów. Był pierwszy raz wykonany powoz i będziemy kontynuować pracę. I teraz ostatnio, co udało się zauważyć, myślę państwu, to wyremontowaliśmy chodnik na Mości Wiłowej, tutaj na ulicy Warszawskiej. I jeszcze zabezpieczymy te poręcze odpowiednio, żeby to drewno utrzymać w miarę na dłuższy okres, który został wymieniony. I jakie mamy plany? W sierpniu, ponieważ i pogoda, warunki pogodowe były takie no, niesprzyjające do tego, żeby wykorzystać sprzęt właśnie wykonanie remontów cząstkowych emulsją i wrysami, tak zwany paczek. I mamy do wbudowania około 300 ton na cały powiat sądowski oczywiście przewidziane. I w miesiącu sierpniu chcielibyśmy rozpocząć remonty właśnie tą emulsją i wrysami. To jest dosyć dobry remont, ale musi być wykonany w odpowiednich warunkach pogodowych. Przede wszystkim nie może padać, dlatego że woda powoduje wypukiwanie emulsji. Ona się nie wiąże z kruszywem, nie otacza odpowiednio kruszywa i w zasadzie te remonty są bez efektu, prawda? Więc musimy poczekać na dobre warunki, mam nadzieję, że w sierpniu. I wszystkie te z państwa strony prośby odnośnie remontów cząstkowych, odnośnie remontów na drogach w ramach bieżącego utrzymania, po dokonaniu przeglądów dróg i stwierdzeniu, że no, potrzeby są takie, bo wiadomo, tak jak pan tutaj zwrócił uwagę, że te remonty no, czasami nie przynoszą efektów. Nie przynoszą dlaczego? Dlatego, że konstrukcja drogi jest słaba. Zaklejenie, tak jak na niektórych drogach mamy po prostu takie odcinki dróg, gdzie mamy ładne na łacie, prawda?
woda penetruje, a przy tych opadach deszczu, przy ruchu ciężkim też, który się też pojawia, no niestety te łaty nie utrzymują się za długo i nie mamy wyjścia, bo wykonanie remontu na przykład na ciągu drogowym, powiedzmy na jakiejś długości określonej, długości, szerokości, powiedzmy kilkuset metrów, takie remonty też wykonujemy masami. Ale one powodują to, że uszczuplamy budżet na inne remonty cząstkowe i no, nie możemy sobie pozwolić na to, że zostawimy drogę nieremontowane. Nie możecie Państwo powiedzieć też, że drogi są no, powiedzmy nieprzejezdne i stan techniczny zagraża bezpieczeństwu, że są takie wyłomy na drogach, że utrudniano one komunikacje. Są połatane na dzień dzisiejszy, natomiast faktycznie dokonamy jeszcze przeglądu i jeśli okaże się, że któryś na pewno będziemy uzupełniać bytki, prawda? Natomiast zastosujemy tą metodę, bo ten ramach cząstkowy Państwa paterem, czyli rewizją inwersami na drogę. To jeszcze wrócę do pytań. Natomiast chciałabym Państwa poinformować o tym, o czym na pewno już Państwo wiecie, ale pracowała komisja powołana przez zarząd powiatu w sprawie weryfikacji powstałych w wyniku zdarzeń lodowych, klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej. I złożyliśmy, znaczy został przygotowany protokół. Oczywiście komisja, która działa, musi mieć uzasadnienie do dokonania takiej oceny, czyli w wyniku intensywnych opadów deszczu bądź długotrwałych występowaniu ekstremalnych temperatur nastąpią uszkodzenia na wierzchni. Ewidentnie to my musimy stwierdzić jako komisja i komisja wojewódzka przyjeżdżając weryfikuje naszą opinię naszej komisji. I złożyliśmy w zasadzie na terenie państwa gminy najwięcej dróg. Pozostałych gmin to tylko były złożone na terenie drogi, protokoły były przygotowane na terenie gminy Brochu. I złożyliśmy protokoły odnosiły się do następujących dróg. Właśnie cała droga na Załusku, prawda? I w Załusku. Złożyliśmy opisane protokoły również został stan techniczny obiektu mostowego. Cała droga i w Brzozów i 800 metrów drogi na Piotrkówek, które uległo uszkodzeniu w wyniku Iłów Piotrkówek, to faktycznie później wystąpiły tam przełomy i tą drogę protokołem ustępiliśmy. Komisja Wojewódzka przyjechała, przeanalizowała nasze spostrzeżenia, opisane straty, szkody i zweryfikowała pozytywnie następujące właśnie odcinki dróg. Iłów i Żydze na odcinkach, może tak ogólnie dla Państwa zobrazuję, tam gdzie nie ma powierzchniowego utrwalenia, czyli od Iżyc jest kawałek takiego szerszego odcinka, potem pojawia się jakby lepsza nawierzchnia, to jest powierzchniowe utrwalenie i później na dalszym odcinku. W sumie jest to licząc od Iżyc 4 km. Niestety nie zweryfikowała pozytywnie drogi na Załusku i nie zweryfikowała pozytywnie drogi na Piotrkówek, natomiast zweryfikowała pozytywnie most w ciągu drogi powiatowej właśnie w miejscowości Masówka. Także w Państwa gminie tak te dwa zadania są ocenione przez Komisję Wojewódzką jako takie, które należy w ramach tych środków powodziowych remontować. Natomiast kiedy te środki powodziowe pojawią się, no trudno nam jest powiedzieć. Pamiętacie Państwo, czekaliśmy bardzo długo na środki, na remont drogi i młodzieży. Też Państwo się denerwowaliście, my uspokajaliśmy, że no, szansa jest, bo jeśli jest protokół pozytywny, to szansa jest, natomiast wszystko zależy od tego, jak zostaną uruchomione środki z ministerstwa, jak również właśnie później przyjęli od wojewody. Więc no, czekamy cierpliwie.
Natomiast muszę powiedzieć jedną rzecz, która jest dla Państwa bardzo ważna, ponieważ w wyniku jakby przeglądu przez Komisję Wojewódzką zobligowano nas do tego, aby prowadzić ograniczenia w skrajni na moście w Zarosławie. Taką informację na socjal, na najpierw za Mazowskim, prawda? Taką informację Urząd Wojewódzki przekazał również, czy polecił nam w zasadzie do przekazania do nadzoru budowlanego. Musieliśmy poinformować nadzór budowlany i musimy w trybie pilnym wprowadzić ograniczenia na moście. Przygotowujemy już, mamy już projekt organizacji ruchu i odpowiednie zestawy, które ograniczą Państwu przejazd tym mostem. To znaczy, będzie skrajnia pozioma wyznaczona na szerokość 2,20, czyli przejedzie samochód osobowy, natomiast na pewno nie przejedzie samochód ciężarowy. Będziemy się starali bariery, które będą budowane na moście, wbudować na takiej wysokości, aby sprzęt rolniczy, który ma osprzęt odpowiedni, mógł przejechać, w sensie takim, że podniesie po prostu ten osprzęt i przejedzie. Natomiast chcę powiedzieć, że niestety nie przejedzie po tym moście kombajn i autobus. Dlatego tu, jak projekt organizacji ruchu był uzgadniany z gminą i no, tu gmina Pan Wójt ma taką świadomość, że ruch może się odbywać w lekkim, większym też zakresie jakby, omijając most, tak po drodze gminy. Bardzo proszę o uwagę. Także teraz tak, wracając do Państwa pytań. Wieniec, Ostrowiec, zakrzaczenie. Skupiamy się w tej chwili bardziej na remontach cząstkowych, natomiast jak najbardziej. Ja sobie zapisałam i myślę, że w okresie jesiennym przystąpimy do wycinki krzaków. No teraz one są takie bujne, porośnięte, wiadomo, zielenią. Ciężko jest usuwać, aczkolwiek no, wszystkie miejsca, gdzie jest niebezpiecznie, że ograniczają one widoczność, to będziemy te krzaki usuwać w pierwszej kolejności. Zapytał Pan o to pole na drogach powiatowych, prawda? Zasada jest taka, że zarządca drogi może wystąpić z wnioskiem o wyrażenie, o decyzję wójta, bo nam liczyć, że w danej gminie decyzję wydaje wójt. I zarządca drogi może tylko i wyłącznie w tych przypadkach, kiedy po pierwsze jest właścicielem, czyli dane drzewo rośnie na drodze, w pasie drogowym, wtedy występuje, jak również w sytuacji, kiedy zagraża bezpieczeństwo ruchu drogowego. Tak? To musi zarządca drogi wziąć pod uwagę, bo w przeciwnym razie no to Pan wójt nie wyda decyzji, prawda? Dlatego należałoby sprawdzić faktycznie, czy to pole, są w pasie drogowym naszym i czy faktycznie, no nie wiem, najczęściej one są porażone jęciołą, prawda, i faktycznie zagrażają bezpieczeństwu. My sporo drzew usunęliśmy i to pole faktycznie dużo też udało nam się usunąć. W zakresie usunięcia drzew to prowadzimy taką politykę. Przygotowujemy decyzję w ciągu roku i przygotowujemy się do przetargu sprzedaży drzew na pniu, prawda? Czyli większą ilość drzew wykazujemy, mamy wykonawcę, który składa nam ofertę na wycinkę takich drzew i to odbywa się bardzo szybko przez firmy fachowe. Natomiast no, w indywidualnych przypadkach faktycznie jeśli no, ewidentnie to drzewo zagraża bezpieczeństwu, no to też można wystąpić i też usuwamy. Natomiast wolimy to jakby kompleksowo sprawę wykonać, bo jest to też z korzyścią dla nas, finansową powiem. Także to tak wygląda, jeśli to wyczerpująca jest odpowiedź. Teraz, no tak, z załusków.
tak, znaczy wieniec Ostrowce Brzozów. Tak jak powiedziałam, w zakresie tylko i wyłącznie bieżących remontów możemy tutaj się zadeklarować. Natomiast jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne, to po pierwsze jest jeszcze za wcześnie, tak, bo plany inwestycyjne nie są jeszcze przygotowane w tej chwili i no, nie było planów inwestycyjnych w zakresie tej drogi. Podobnie rzecz się ma za usług. No, nie ukrywam, że staraliśmy się, prawda, wystąpiliśmy znaczy przydała się propozycja, prawda, więc wydawało nam się, że się wypowiedziałem w nasie i będzie w zasadzie tylko wykonywane w zakresie środków powodziowych most z dojazdami. Nie będzie tam kilometra, tak jak tutaj pani zasugerowała. Kilometr, o którym pani mówi, byłby możliwy do wykonania w ramach rezerwy subwencji ogólnej, gdybyśmy wystąpili o dofinansowanie na remont czy przebudowę takiego obiektu. Bo tam może być sfinansowane po 500 metrów dojazdu z każdej strony do mostu. Natomiast powiem tak, z tamtych środków możemy uzyskać 50% dofinansowania. Dlatego staraliśmy się o dofinansowanie ze środków powodziowych, bo tutaj jest 80%, więc wiadomo, że jest to dla nas korzystniejsze i wtedy mniej musimy doprowadzić tych środków własnych. Brzozów i Łów Krzyżyk, podtopienia gospodarstw, tak? No nie wiem, oczywiście jeśli rowy są i one są w jakiś sposób zamulone i z tego powodu no, występują te podtopienia, bo to jak najbardziej jest to po naszej stronie i ja to uwzględnię, natomiast trudno mi powiedzieć, w jakim terminie będziemy ewentualnie odbulać ten. Mamy własną poparkę, więc możemy założyć, aczkolwiek mówię, zapisałam i będziemy w jakiejś kolejności po prostu ten temat. I o przepustach pod zjazdami pani mówiła, tak? Jak najbardziej jesteśmy za tym, bo tak zjazd należy do właściciela, tak? I jeśli, no to polepsza sytuację na całym odcinku drogi, jeśli ten zjazd przez właściciela zostanie doprowadzony, prawda, do tego, że ten przewóz się tam pojawi. Tam nie było przepustu? Czy one zostały zamulone? Powinny być otworzone, a mieszkańcy powinni we własnym zakresie
okresie zadbać o przewóz w rozjazdach. Powinni to oczyścić też po to, żeby ten statek zapewnić. To jest jak najbardziej jasne. Ja mówiłam też o tym właśnie, że tak, dziecko tych gospodarstw w ogóle jest zasypany. Ale jeśli go mamy na mapach, to my spokojnie możemy rozmawiać. Bo w ogóle nie ma tam dyskusji, wie pani, jeśli nie ma na mapach, to już jest, no powiedzmy, inna rozmowa. Jeśli my nie mamy na mapach, to nie mamy, możemy chować spokojnie. Jeśli w tym miejscu tak się zalewa, to mówię, potrzebuję tu zwrócić uwagę na to miejsce i postaramy się wyrzeć. Regulacja stanu prawnego i wyznaczenie wymaga dodatkowych środków. Raz powiem, bo musi być biblioteka, którą trzeba zapłacić, tak prostym słowem mówiąc. A w sytuacji, kiedy wyliczymy każdy grosz i wolelibyśmy wydać te pieniądze na remont odcinka, to po prostu jakby ta sprawa jest ważna, dla nas też, ale jakby jest odsuwana na kalendarz. Natomiast przy okazji przebudów dróg, kiedy no, musimy sprawdzić dostępność pasa drogowego, mówimy stany prawne dróg i najprawdopodobniej drogi wojewódzkie wyznaczyły ten pas drogowy przed przebudową, tak? No właśnie, oni wyznaczyli przed przebudową, to jest też naszym obowiązkiem, to no, w mniejszym zakresie. Natomiast to są kosmiczne pieniądze. Plany, droga i młodzieży. Tak? Jak Państwo wiecie, złożyliśmy wniosek też do programu rozwoju obszarów wiejskich, do PROW. Przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy na odcinek właśnie od samego Iłowa. To jest chyba 3 km 11 minut, coś takiego. I naprawdę no, ten program funkcjonalno-użytkowy jakby umożliwia nam i w tym momencie też wykonanie inwestycji w systemie zaprojektuj i buduj. Czyli ogłaszamy przetarg, wyłaniamy wykonawcę dokumentacji projektowej i wykonawcę robót budowlanych. Także dokumentacyjnie pod tym kątem jesteśmy przygotowani. Natomiast jak znamy życie, tak, to my w takim systemie to nie wiem, może dwa chodniki wybudowaliśmy, prawda? Dlatego, że to wymaga już jakby zaciągnięcia zobowiązania dla zaprojektowania i wybudowania. Taką możliwość dawał nam PROW. My sobie koszty rozliczyliśmy na 3 lata, w jednym roku projektowanie, w następnym harmonogramie i mieliśmy nadzieję, że te pieniądze uda się pozyskać. Natomiast, no niestety, kryteria były tak ustawione, że no, nasz wniosek został pozytywnie oceniony, ale miał tylko 11 punktów, a 14 punktów umożliwiało uzyskanie dofinansowania. I nie ma tam takiej sytuacji, że z oszczędności na przykład będą kolejne z listy wnioski objęte dofinansowaniem, tylko jeśli zostaną pieniądze jakieś, to będą uruchamiane nowe rozdania jakby, nowa możliwość składania wniosków. Jeśli taka możliwość się pojawi w ramach tego programu, oczywiście jak najbardziej będziemy z niej korzystać. Ale nie wiem, czy pan wójt może ma lepsze doświadczenie i większą wiedzę na ten temat. Czy taka szansa w tym przypadku może być, czy nie? Nie, no właśnie. Także no, z przykrością muszę stwierdzić, że jest coraz mniej pieniędzy, źródeł finansowania, słuchajcie, na drogi powiatowe. Zostaliśmy pozbawieni praktycznie możliwości składania wniosków ze środków unijnych. Informacja jest, że na drogi powiatowe środki unijne są. Jedyna możliwość właśnie była złożenia wniosku w ramach PROW i to właśnie Państwa droga została złożona. Nie na innych drogach, tylko właśnie na drodze powiatowej, na drodze w Iłowie. Bo uznaliśmy, że taka konieczność tutaj jest. No i niestety, no, otrzymaliśmy z uwagi tam takie kryteria, które dla mnie to co najmniej nie
dziwne, no ale na przykład stopień bezrobocia był brany pod uwagę, czy ilość dróg, nie stan techniczny drogi, tylko inne kryteria, które zdecydowały o tym, że ta ilość punktów była mniejsza. Dlatego też, no cóż, w chwili obecnej, poza tym programem funkcjonalno-użytkowym, na Państwa gremie, na ich młodzieży, nie mam żadnych innych informacji dla Państwa. Tylko i wyłącznie możemy remontować drogę w tym roku. To jest połatana, prawda? Możemy jeszcze ewentualnie pomieść paczerem i tyle. Natomiast jeśli chodzi o odwodnienie na tej drodze, bo to mówię, tutaj należy kompleksowo dokonać przebudowy. Tutaj nie wystarczy tak naprawdę wylanie wynika stworzonego na środku. Tu trzeba przewidzieć odwodnienie, nie wiem czy nie kanalizację deszczową jeszcze na tym odcinku, prawda? Na pewno uregulować też temat związany z odwodnieniem terenów przyległych. Bo to też ma istotne znaczenie, jak tereny przyległe mają wprowadzoną wodę, prawda? Własne gospodarstwa, wodę deszczową. Ale to wszystko jest możliwe, mówię, przy takiej gruntownej przebudowie, szczególnie na odcinku, tak myślę sobie, do Targowicy. Tak, natomiast mówię, w chwili obecnej taki jest stan, jeśli chodzi o drogę i o młodzież. Teraz, tak, tutaj... Giżyce i to już mówiłam, także Państwo macie informacje. Organizacja ruchu tutaj do Komisja Krzyżka. My mamy zatwierdzony projekt organizacji ruchu i my jako Powiatowy Zarząd Dróg staliśmy zgodnie z obowiązującą organizacją ruchu oznakowani. Natomiast tutaj jeśli są z Państwa strony uwagi, oczywiście poproszę Pana Roberta Szewczyka z zarządzającego ruchem, żebyśmy ponownie przeanalizowali tą organizację ruchu i przemyśleli Państwa tutaj propozycje. Natomiast mi się wydaje, że ograniczenie, ja wiem, że to powoduje dla użytkowników ruchu kołowego, czy kierowców utrudnienia, bo nie mogą rozwijać prędkości. Ale tak jak Pani tu powiedziała, chodzą tam dzieci, więc jeśli ten kierowca jedzie trochę wolniej, to jest bezpieczeństwo dla z kolei tych pieszych, którzy nie mają chodnika, tylko idą po boczu. Także tak sprawa wygląda. Zakrzaczenia. Zakrzaczenia to ogólnie powiem, tak? Więc będziemy na pewno prowadzić te roboty. Tutaj bardzo dobrze nam się współpraca z gminą układała. Ja tu może się w stronę pana wójta uśmiechnę, że jeśli tam miałoby jakieś wolne moce przerobowe, faktycznie te neurologiczne miejsca, można byłoby, a my przyjedziemy z Rebakiem i z Kuszy. Także właśnie, także już z góry dziękujemy. Natomiast nasz sprzęt też się pojawi i skruszy na mecie. Także gorąca prośba tutaj w stronę Państwa. I wzrost mostu, to już mówiłam, tak? Wieniec brzozów zawyżone pobocze, tak? To też mówię, w ramach bieżącego utrzymania ja sobie zapisałam, to jest moimi służbami, dlaczego komisja nie jeździła po drogach wieńców? Tak? Mówię, muszą być spełnione przesłanki, muszą wystąpić znamiona klęski żywiołowej. Faktycznie na Giżycach, faktycznie w okolicach mostu były ogromne rozlewiska, było po zimie wody i faktycznie droga była podtapiana, więc komisja uznała, że te drogi, i przełomy, które się pojawiły na drodze i w Piotrku bezwzględnie później, uznała, że te protokoły, jakby szacowanie szkód dotyczyłoby tego odcinku. Drzewa, tak, brzozów, wieniec, tak, nie, ale to jest to, sposób naprawy, wieniec na Koszajec. Naprawdę, tak? No to mówię. No ładnie, ja wiem, że się Państwu nie podobają, ale nie mamy innego wyjścia. Musielibyśmy na przykład zrezygnować z innej części i nie wykonywać innych remontów, a zakładamy położyć wydanych na przekreślonym odcinku, tak? Ale wtedy kosztem innych rolów. Więc
wybieramy jakby no to mniejsze zło, remontujemy wszystkie w taki sposób, a jeśli mówię, no, pojawią się jakieś środki inne, to wiadomo, to wtedy układamy już na jakieś finansowe szczelności. Drzewa również sobie zapisała i młodzież mówi, ulica Wyzwolenia to zalewanie, tak? Posesji. Także to tyle. Nie wiem, czy szczegółowo, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby może... Tak, bo może jeszcze nie szczegółowo, jest tutaj dosyć sporo, bo pytań, więc mogę też... Bo chodzi mi po co? No widzi Pani, w tym roku to tak odczułem, że po tym trochę nam zdanie są wygaszanie linii poborczych. Widzi Pani, porozna prawa o chłopie, że przekwitła i się rozsiadała, że ja mam gotowość przynawiania swojego dorosłego wyciąłem, że nie powinnać jak nie jechać, czy od rozsądki ktoś na mnie nie wiedzie. Ale proszę Pani, problem tutaj się przodowie, jest ten kwerek projekt, który zwiększają to miejsca na drogę województwą. Jest taki kwerek, który nawet do Pana leży, czy powiatu się do województwa. I tym kwerkiem się nie zajął, dopiero po interwencji sekretarz wójtem się zajęli w sprawie ludzi, żeby to wykoszono. Była trawa taka, że osobowy samochód jadą do miejsca, nie mógł jechać na województwo, bo nie widział nic. A tam jest jeszcze znak, co jak się zatrzymał, to już w ogóle nie widział. Czy biegać na tą drogę, czy nie biegać. I bo to takie zagrożenie, jakie krzaki. I takie troszeczkę jest niedosyć tego proszenia, bo czy nie macie lepszego sprzętu, czy jak. Jeżeli ten pan drogowy mówi z zarządu dróg, że to jest pan drogowy i zarządu dróg, bo jak drzewo rośnie, no to jest zarządu, ale jak wyciąć sprawę, to przyjedzie. Przepraszam, tutaj jedną słowo od razu. Zapomniałam jednej rzeczy powiedzieć Państwu. Właśnie, że mamy sprzęt, jaki mamy. No. Stary ciągnik, też mamy z nim problemy i kosiarkę, która na metr może wykosić, prawda? Natomiast niezależnie od tego, raz do roku, właśnie tak w miesiącu lipiec, sierpień, zlecamy firmie zewnętrznej, która kosi nam skargi przeciw skargi. I u Państwa, szczególnie te nowe rogi, które są wykopane, po prostu ich jest szkoda, żeby no, zarosły krzakami. I u Państwa będzie goszone w tym roku droga na Jarno, skarby, czyli skarby i właśnie tych nowych drogach i przodów. Te nowe rowy, które zostały, będą wygłoszone do nas zleconych, zlecenia. Czyli skarby, czyli skarby będą wygłoszone. Cały rok. Bo jeżeli jest zgłoszone na przykład w metrach, ale są odcinki takie, że może nie potrzeba, bo już jest sobie zaproszony właściciel dla swojej posesji, no wychodzi do małopy czy coś innego. Ale tak, dziękujemy za takie. Pana Szycha mogła jeszcze to wejść i zabrać jeszcze te kubeca, mówię, na mnie, żeby tego roku nie wyproszono do tego roku, czy tak jak jest tam w niektórych przypadkach. No nie w każdym przypadku wystarczy ten metę Panu, a w niektórych nie wystarczy. No bo jest rąby, szatki, nie ma. Ale tak, Pan, późno na roku, bo wyproszenie. I nie wiem, czy będzie to 17 poszarka na tym urzędu gminy, bo to nasza taka bardzo dobra, bo zawsze było to na początku lipca, kiedy te trawy jeszcze nie były na chodzinie, a w tym roku to było bardzo krótko. Także problemy były trochę inne, można było się pewnie zrozumieć, kto to wybnie ten sferek, że to nie wychowało na rynku, czy to jest do powiatu, czy to jest do województwa, bo ta droga jest jak sferek, jest jak klinicznej. No. Jeżeli tylko było zaczynane tą drogę, żeby robić odwrotnie. Niestety, Pani
Szymańska, poprzednia drugi Rzeszyna, mogę to tak nazwać, no ale przeprzednicie, chciała robić tą drogę od granic, które są między Młodzieszynem i Żywowem, to się tak ciągnie. Tam te drogi, bardzo dobrze, że są zrobione te kawałki dróg Młodzieszyna dwukrotnie, ale natężenie ruchu tam jest wielokrotnie mniejsze, proszę Państwa. Tutaj na drodze do Młodzieszyna, a konkretnie do Targowicy, to mało, że jest raz w tygodniu Targowica, jest weterynaria, jest tam stomatolog, cmentarz oczyszczania ścieków, to nie tylko ulicą Gronową jeżdża, ale ten niestety ten, bo ulica Kierowana część jest sprzęty, które ją oczyszczali, raczej jest nieprzydatna. Więc bardzo Panią proszę i naszych kochanych radnych, żeby zróbcie coś Państwo, żeby to można było w przyszłym roku jakoś ruszyć, bo były takie nawet odpowiedzi poprzednich lat. Nie nasz starosta, nie mamy rady swojej, no więc dzisiaj jest starosta, jest stała rada, taka to wymowa powiatowa, w jakiś sposób dotknąć tą sytuację. To się okazuje, że wypowiedź pani dyrektor, to naprawdę martwiłem się, że to umrze śmiercią naturalną. Dziękuję bardzo. Radna Bartosia. Nie było możliwością. Nie mogły się dwa samochody. Danusiu, czas na przepraszam, ostatnie zdanie, bo przysłuchuję się tutaj, chociaż mieszkam przy drogach gminy bardziej, ale pani dyrektor, no przysłuchując się tej rozmowie, jestem bardzo zawiedziona, że pani tak mało na naszym terenie chce zrobić. Tak naprawdę jakości żadnej, ilości też nie za wiele. Radni powiatowi słabo nas tutaj wspierają, stawiając nam tyle znaków ostrzegawczych, to troszeczkę godzi w naszą wartość, bo my i tak uważamy na tych drogach, my ograniczamy swoje prędkości, nie tylko poprzez te dziury w drogach, czy jak ja nazywam tutaj pracowników pracowników przy gminie, to są takie deptołapy, ja przepraszam, ale ci panowie się napracują, ale w drodze w kierunku Suchodołu, Gilówki, to po prostu zabiera ciężarówka i tylko na tym kawałku. Czy tak ciężko jest ten kawałek Państwu zalać jakimś dywanikiem? Przecież tu nikt nie wymaga jakichś, nie wiadomo, wielkich grubości asfaltowych. Ale jeszcze chciałam odnieść się do tego mostu, który Pani Dyrektor mówi, że trzeba będzie ograniczyć przejazd. Pani zdaje sobie sprawę, że my mieszkamy na terenie, jesteśmy gminą rolniczą. Czyli Państwo ograniczycie przejazd dla kombajnu, bo nie będzie mógł przejechać, ale my rolnicy mamy się uczyć, prawda, że kombajn powinien przejechać do drugiego, trzeciego naszym polem, prawda? My musimy dozę uczciwości i tolerancji w stosunku do naszego sąsiada wykazać, a Państwo nam zamknięcie część mostu. To jest po pierwsze. Po drugie, nie zauważyłam, w jakim okresie czasu będzie ten mostek preferowany. Z naszego terenu gminy dzieci dojeżdżają do szkoły. Jest to Kujawiak, Sochaczew. I teraz pani dyrektor mi powie jedno zdanie. Skoro konstrukcja dróg powiatowych jest tak słaba, to pan wójt mi powie, że droga przez Lasotkę również jest słabej konstrukcji, a autobus zabierając dzieci z przystanku autobusowego musi przejechać przez tą Lasotkę. I tym tokiem myślenia pójdzie więcej kierowców i będzie wzmożony ruch na Lasotce. Dlaczego my mamy dla Państwa poświęcić drogę na Lasotce? Ja tego nie rozumiem, bo tak będzie. Pani ta droga gminna jest przystosowana do takiego ulepkiego, prawda? Jest przystosowana, więc spokojnie ulepki może się tam drogą gminną przemieszczać. A tak naprawdę nie mogę się z Panią zgodzić, i nie zgadzam się z tym, że Pani mówi, że nasze remonty, nasze przebudowy są złej jakości. Proszę zobaczyć chociażby drogę na Jamno. Proszę zobaczyć część drogi, 2,5 km drogi Iłów Młodzieży. Proszę zobaczyć drogę na Szczeliwy. Wszystkie te drogi były robione w ramach przebudów. Proszę mi powiedzieć, proszę Pani, pozostałe drogi to są no niestety tylko remontowane. Powiat Sochaczewski zastał to, co zastał. Zastał na terenie gminy Iłów ruinę. Tu nie było w ogóle dróg. I proszę nie wymagać od nas, żebyśmy w przeciągu tych kilku czy kilkunastu nawet lat otworzyli całą infrastrukturę drogową na terenie gminy Iłów. Robimy co możemy, proszę mi wierzyć. Pan nie jest zadowolony z drogi Iłów Młodzieży, tak? Nie jest zadowolony z tego. Ale tak jak powiedziałam, jedyna droga 3 km w ramach progu została wstawiona z całego powiatu sochaczewskiego, tylko droga na terenie gminy Iłów. Czy uważacie Państwo, że mało robimy?
ja się zgadzam i oboma rękami się podpisuję pod tym, że trzeba drogi remontować. Tylko tak jak pani mówi, muszą być źródła finansowania odpowiednie, a ich nie ma i my na to nie poradzimy. Nie jesteśmy w stanie z budżetu powiatowego wyremontować dróg. A mamy 273 km na terenie całego powiatu. I te drogi były w fatalnym stanie, które zostały wyremontowane. I czy macie państwo do tych zastrzeżenia? Proszę nie mówić, że drogi są remontowane, bo to uderza w nas. Ale ja nie powiedziałam, że są źle państwo pobudowali, tylko mówię o dzisiejszym dniu, z jaką przyjechała pani do nas propozycją i planami. No proszę pani, przyjechałam z takimi planami, jakie są, inwestycyjnych nie ma. Mówiła pani dyrektor, że konstrukcja drogi jest słaba, więc dzieje się tak, a nie inaczej. Więc z pani ust wyszło o konstrukcji drogi. My również na terenie gminy, ja mieszkam w stronę Wisły i niestety ubolewam bardzo, bo korzenie mi powyłaziły, więc to jest konstrukcja. Tak samo. A jeśli my teraz w zamian za zamknięcie czy tam ograniczenie ruchu na mostku, no musimy oddać tą drogę. Pani sobie zdaje sprawę, że każdy przepływ pojazdów będzie szukał najbliższego przejazdu, najlepszego przejazdu. No i najbliższa jest lasowka, także nie ukrywam tego, że tak będzie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie, pani, nie też bardzo zależy. Proszę o głos pan wójt. Pan wójt. Dziękuję. Proszę państwa, ja powiem tak. Ja jestem zadowolony z współpracy z panią dyrektor. Już 20 lat współpracujemy i dziękuję pani dyrektor, że pani przyjechała. Ja wiem, że my tutaj nie rozwiążemy sprawy budowy dróg i powiatowych, i gminnych, bo wymagania są bardzo duże. Zaszłości. Zgadzam się z panią, były niesamowite, natomiast powiat Tarczewski jest powiatem małym, biednym i trzeba to przyznać i mówić otwarcie. Nie ma budżetu takiego, żeby sobie sam poradził wybudować wszystkie drogi. Ja odpowiadam tylko jedno, bo też jeżdżę i też wspieram mój powiat i my tu wspieramy i współpracujemy. Pani dyrektor też nas wspiera, bo Destruk na zimno tą masę to chłopaki nam dowożą, my ładamy ich na schodu i w Iłowie i ładaliśmy w kierunku Jamna, teraz ładamy szczególnie na ulicy Warszawskiej i ładamy szczególnie na ulicy Wyzwolenia. I ja tu podpowiadam, bo dowiedziałem się, ale to też jeszcze tak jest lakonicznie, ale wiadomo, ja teraz proszę radnych tutaj, żeby tą drogę Wyzwolenia w kierunku Łazisk ująć jeszcze w przyszłorocznym budżecie, przynajmniej częściowo, bo będzie wsparcie do powiatu, nie z progu, ale z innego programu. Wiem na pewno, także ja tylko was o to proszę, żebyście umieli w planach przyszłorocznych, a na pewno spełni się marzenie tutaj i kolegi Jakuba, i pani Zofry z Danusi Orlińskiej, a nie tylko, bo my tam wszyscy jeździmy, ta droga jest nam bardzo potrzebna. Natomiast proszę państwa, patrząc z punktu widzenia potrzeb są bardzo duże. Ja to tylko pani dyrektor właśnie ubolewam nad jedną rzeczą, że nie wiem, czy to wasze gospodarstwo, ja tak tylko podpowiadam, ja kiedyś mówiłem, teraz mówię dyrektorowi, mówię pani starostce, że czy nie lepiej łatając te drogi i te dziury, bo dziury, ja nie mówię dziury, ale te łatanie samo, czy nie lepiej by było wziąć tak, jak robi ja, jestem zadowolony pan z firmy Prima, z Głuchowskiego, bo ja mu kazałem, żeby to wszystko tak zwane wycinki robił w sposób taki, żeby to było do kantu, do kwadratu. Ja wiem, że to kosztuje, bo to się nie da. Ale proszę państwa, ja teraz mam tu informację, że byłem na Mijanowie, jechałem, gdzie też mi porobił, zrobił mi zalezie, byłem też tam u ludzi i słucham i na przykład wszyscy są pełni podziwu równości wyłatania tych dziur. I czy nie należałoby zmienić tą technologię, postawić właśnie na tego remontera z zewnątrz, żeby on wycinał i ładnie wstawiał i to by było wtedy. I te łaty połatane przez primę są dłużej wytrzymują jak ta nawierzchnia, które kolega Andrzej powiedział, teraz wczoraj odkryli i jest 3,5 cm, a oni dają 8 czy 10 tej łaty. Ta wytrzyma ta łata drugie tyle. I to jest moja taka prośba. Natomiast ja z tego serca dziękuję, jestem do współpracy, zawsze otwarty i tutaj
będziemy wspierać bardzo odnośnie wycinki za pracę. Tu pomagaliśmy wam w obcince nad Bobcinami, to co kolega tutaj bardzo powiedział, ale nie tylko, bo naszą posiadką jeszcze oddzielę trzy drogi, a między innymi jeszcze na pewno tutaj będziemy, ale prosiłbym o uwagę. Kochani, bo to króciutko, my mamy ten dzisiejszy pogrzeb, mamy o 14, a tyle punktów mamy. Proszę Państwa, ja uważam, że na większe pieniądze potrzebne są na drogę. I tutaj, gdybyśmy chcieli zrobić wszystkie drogi, wyremontować, to trzeba ogromnych pieniędzy. Mało tego, rada nasza zawsze nie odmówiła, jeżeli było potrzeba wsparcia, czy to Jamna, czy to Suchodołu, czy to, proszę Państwa, Łazisz. Nigdy nie powiedziała nie. Zawsze wspieramy Was i zawsze będziemy na pewno, chociaż też my mamy swoje długi i swoje potrzeby. Będziemy też o tym niedługo mówić. Jeszcze raz całego serca Pani Dyrektor dziękuję. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie i będziemy wszystko robić, żeby te drogi, na te drogi jak najwięcej pozyskać środków. Natomiast mam jeszcze jedną prośbę do Pani Dyrektor i tutaj do szanownych radnych, że wykorzystując, że gmina Iłów jest ujęta w tym klęskowym obszarze możliwości składania do Pana Wojewody, to starajmy się jeszcze z tego skorzystać. I tutaj dobrze by było, żeby jeszcze raz przeweryfikować drogę na usługi i o drodze Koszajec i Seferynów, bo proszę Państwa, tam w kierunku Koszajca przez Seferynów też nie ma już drogi. No i ja ubolewam na tym, bo tam ludzie mi przychodzą i mówią, zróbcie to w tym temacie. Tak jak to nie jest odcinek na gminie Iłów, bo to jest odcinek ten gorszy, na, jest ten deszcz na gminie Rybno, ale nam ten odcinek jest też bardzo potrzebny, bo proszę Państwa, tam i dowóz dzieci do szkoły, przemieszczanie się ludzi do pracy, przychodzą ludzie i proszą mnie, też władają, żeby tam się przyłożyć. Jeszcze raz z tego serca Pani Dyrektor dziękuję, bo Pani Dyrektor 20 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy budowę, przebudowę dróg w ramach zaparku, to w gminie Iłów przebywała prawie codziennie. I za to jej z całego serca dziękowałem, bo droga Iłów w przodu przyśmieją, że jest grabarka, ale naprawdę to jest Pani Dyrektor Dębowskiej. No pozdrawiam, dziękuję. Proszę o głos radny powiatowy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Zarząd powiatu wielokrotnie pochylał się nad drogami, ale z pochylania oczywiście to też niewiele wynika, bo przede wszystkim trzeba mieć pieniądze, żeby zrealizować. Ale na te bieżące utrzymanie, które jest, to bardzo dziękuję Pani Dyrektor, że dzisiaj po rozmowie ze mną przyjechała, bo wysłuchała, jakie są problemy. I rozmawialiśmy tutaj, że jednym z podstawowych czynników to jest po prostu okopanie czy zrobienie rowów tam, gdzie ta woda stoi, bo wszystko, co się psuje, jest w wyniku zastoju wody. To, co mówił Pan Radny Morzejewski, czy Pani Radna Bernard, to jest prawdą. I prośba jest tutaj też do mieszkańców, żeby w tym oczywiście pomagali, ale myślę, że my się też jako Zarząd Powiatu nad tym pochylimy. Natomiast powiem tak, że nie ma planów inwestycyjnych powiat, bo nie ma środków zapisanych. Jest zapisana droga w wieloletnim planie inwestycyjnym Młodzieży Iłów i ta droga jest zapisana w planie. Oczywiście, natomiast chcę powiedzieć, że powiat rozpoczął pewną procedurę pozyskania dodatkowych środków w postaci obligacji. Nie wiem, czy nam jako Zarządowi Powiatu uda się pozyskać obligacje, ale gdyby się udało pozyskać, to te obligacje, które chcemy oczywiście wyemitować, chcielibyśmy przeznaczyć na drogi powiatowe. Bo mamy świadomość, jaki jest stan dróg powiatowych i żeby cokolwiek zrobić, nawet przy współpracy z gminami i pozyskaniu środków zewnętrznych, to myślę, że może udałoby nam się część przynajmniej tych dróg zrobić. I oczywiście ja też będę tutaj czuwał nad tym, żeby co jest możliwe z klęsk żywiołowych, bo jest to chyba najlepsze rozwiązanie pozyskać. To na pewno obiecuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Sądzę, że szanowni państwo, byśmy zamknęli, bo pogrzeb jest i część z nas chce. My wrócimy jeszcze do dróg powiatowych na jesieni. Bardzo proszę. Bo nie można w całej tej dyskusji, szanowni państwo, pominąć tego, że przecież lekarstwem na te nasze bolączki był niedawny projekt rządowy wprowadzenia 20 groszy dodatkowego podatku, jeśli chodzi o zakup paliwa, bo z tego się wycofano pod naborem. Stwierdzono, że my jesteśmy biedni, ale to tylko taka oficjalna chwała. Ja myślę, że to i tych, co występują, tak mogą pani 10 groszy mieli pokryć i można silne i że się z tego wycofano, mówiąc o rocznie to by gdzieś około 200 zł więcej za paliwo płaciła, a drogi lokalne by ja na tym polega, że się właśnie z tego wycofano. Dziękuję bardzo. Pozwolicie, że zakończę. A tam, czy coś ważnego? Na drogach, które miały być wyremontowane, które na razie zależało naszą radę. Bo jak naprawdę było. I słabego wzroku, i nie widzieli planu. Druga jest. Druga jest o to pieniądze na polu, prosi zimowy, woda stała na polach. Droga była, też konstrukcja drogi była w wodzie. W związku z tym faktycznie pogorszył się jej stan. I mogła komisja zasadzić z mikrofonem. Nie oprosi się tak naprawdę, dziękuję koledze Sołtysie. Proszę pan, panie dyrektor, nawikamy ten bardzo proszę o końcowy słowo. Jeśli pojawią się jakiekolwiek źródła finansowania, jakiekolwiek możliwości, prawda, i będziemy mogli pozyskać środki, będziemy na pewno składać wnioski, będą się starać o pozyskanie środków na drogę. Natomiast, tak jak powiedziałam, uczciwie państwo ustawiają sprawy. Nie ma pieniędzy na drogi powiatowe w tej chwili. Nie ma. No może poczekamy, może rzeczywiście na jakieś rządowe programy, jeśli one się pojawią, będziemy myśleć też o tej sprawie. Na tyle, na ile tutaj mówiliśmy, to państwu przedstawiłam. Czekamy, mam nadzieję, na środki wojewody. To nie jest nic. Zrobimy 4 km drogi na Wieszyce. To też nie jest mało, prawda? Więc należy się z tego małego sukcesu cieszyć, prawda? Most też mam nadzieję wyremontujemy. Natomiast na uruchomienie tych środków musimy poczekać. Wojewoda nas o tym poinformuje. Także bardzo bardzo dziękuję. Życzę słonecznego lata. Miejmy też tak, żeby można było faktycznie te roboty swoje dać państwa w polu spokojnie przeprowadzić. No i wszystko dobrego. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie pani dyrektor, dziękuję szanownym państwu radnym powiatowym za udział w dzisiejszym posiedzeniu. Drogi powiatowe, bardzo ważny temat, będziemy do tego wracać, ale miło było usłyszeć i zapewnienia tutaj wysłuchać pani dyrektor odnośnie remontu tych dróg. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu następnego, a więc informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania odpadami oraz analiza ściągalności podatku na związku transportowym. Panią skarbnik prosimy o ekspres w tym temacie, a więc informacyjnie tylko nas powiadomić, jak sytuacja wygląda ze ściągalnością. A więc, czyli
47770 zł, wpłaty 36178 zł, należności pozostałe do zapłaty 12340, zaległości 10260 zł. Wysłano 160 upomnień. Podatek od środków transportowych przepis netto 1 478 588 zł, wpłaty 353822 zł. Należności pozostałe do zapłaty 836942 zł, zaległości 183456 zł. Wysłano 37 Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Sołtysi, ja jeszcze kilka słów na temat sprawozdania odpadami komunalnymi. A więc na dzień 30 czerwca 2017 roku należności początkowe to kwota 674 440 zł 9 groszy. Dochody na dzień 30 czerwca to 298 982 zł 40 groszy. Na dzień 30 czerwca do jeszcze zebrania od mieszkańców gminy pozostało 375 784 zł 49 groszy. Na dzień 25 lipca, czyli dwa dni temu, zaległości to były z tego roku 40 892 zł 50 groszy. Na wpłaty 326 zł 80 groszy. Na dzień 20 lipca wezwania do zapłaty 362 egzemplarze zostały wysłane na kwotę 42 617 zł 49 groszy. Upomnienia z dnia 14 lipca 2017 4 egzemplarze na kwotę 714 zł. Z dnia 11 maja tego roku zostały wystawione tytuły wykonawcze, czyli takie tytuły, które zostały wysłane do Urzędu Skarbowego. Było ich 81 na kwotę 14 301 zł. Od dnia 1 lipca doszła precyzyjna informacja najbardziej. Od dnia 1 lipca 2016 do dnia 25 lipca do 2017 dochody wykonane 34 248 zł 2 grosze. Zwrotów nie było 0 zł. Odsetki 61 zł 98 groszy. Krótko mówiąc, na dzień 21 lipca tego roku zaległości to 43 582 zł 92 grosze. To są zaległości z odpadów komunalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To było tak w telegraficznym skrócie. Natomiast będę miał prośbę do Komisji Ładu Porządku, że na początku września po prostu, żeby przeprowadziła dokładną analizę odnośnie wody, środków transportowych i śmieci. I wtedy na kolejnej sesji po prostu ustosunkujemy się do tego. Po prostu dzisiejszy temat został podany informacyjnie, jak to wygląda. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Informacja wójta gminy o planach i realizacji w zakresie remontu dróg gminy. Nie widzę wójta, pewnie pan sekretarz powie o remontach dróg gminy. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, Sołtysi. Dzisiaj również jeszcze do końca tygodnia mamy remonter z firmy zewnętrznej. Dzisiaj panowie łatają dziury w drogach asfaltowych w miejscowości Stegna. Mają również to robić to w Piskolcu, Przejma. Zrobione zostało już wczoraj w Wieńcu, zdaje się, czy dzisiaj również w Wieńcu. W Eminianowie już
zostało wykonane w Brzozowcu, w Brzozowie A również. No i w Oruninie wczoraj też było zgłoszenie z Orunina, że tam pojawiły się jakieś dziury w głowy. Dzisiaj jeszcze kolega sprawdza te drogi. W Józefowie również wczoraj zostało robione. Wczoraj w Józefowie panowie remontowali. To jeżeli chodzi o drogi twarde, czyli asfaltowe. Natomiast cały czas również też dowozimy ten deflux, który pozyskali z zarządu dróg wojewódzkich z baz w Grodzisku Mazowieckim. Tam przyjechało z Grodziska 500 ton. On został w jakiejś części zwałowany tutaj na placu Biłowie, ale w części również od razu był dowożony na miejsce, gdzie był rozkładany. Oraz z frezowania w Przemień Wołyńskim. Tutaj też było około 7-8 samochodów takiego dystoku. Cały czas pan Rafał Kubański, dzisiaj sołtysa akurat nie ma, no, w miarę możliwości rozwodzi ten destruk i nie tylko, też również pokruszony gruz, który jest tam znowu na placu po dawnej ogrodniczej jest i to już bardzo, jego już, znaczy dużo zostało już rozwiezione, jego już tam za wiele nie ma, natomiast cały czas, jeżeli ktoś zgłasza kamienie, że ma czy jakiś gruz właśnie pobudowlany, my to odbieramy od mieszkańców. Zwałujemy na jedną większą pryzmę, no i jeżeli się tego więcej uzbiera, no to zamawiamy tą szarpę, no i mamy materiał do tego, żeby to wykorzystywać później na te drogi nieutwardzone. No, potrzeby są cały czas duże, te deszcze faktycznie, tak jak dzisiaj ktoś wspominał, że któraś droga na Załuskowie została rozmyta, no i tak to jest. Tak jak było w niedzielę, no to ja takiego deszczu nie pamiętam. Tak jak tutaj był odcinek wyremontowany na Przejmie Wołyńskim, czyli generalnie w moich okolicach, tam gdzie mieszkam, no to te świeże rowy, które zostały wykopane, po prostu znalazły się, wszystko się znalazło w rowie. To jest robota syzyfowa, wszystko zjechało, dlatego że nie umocnione żadną darniną. Nie wiem, czy ktoś to poprawi, natomiast no, generalnie rok wykopany dosyć głęboki, stał się dosyć głęboki. No przestał być rowem, to mówiąc, no on jest niedrożny całkowicie, chociaż przy pusty most i wszystko wymieniamy. Cały czas na zgłoszenia, które Państwo telefonicznie, ustnie przynosicie do urzędu, cały czas staramy się na bieżąco reagować, chociaż no, z tym sprzętem też różnie bywa, no bo ten raz się po prostu ten ładowacz, później dosyć duży remont ciągnika, no bo przedni napęd poszedł, natomiast już teraz wszystko jest wyremontowane. Pan Kubański rozwoził. Jeżeli Państwo jakieś widzą potrzeby, to proszę zgłaszać, w miarę potrzeb będziemy reagowali. Nie wiem, czy Pan Wójt jeszcze coś chciałby dopowiedzieć. Ja już mówiłem również o remontach dróg asfaltowych, które są wykonywane teraz. Zmieniłem mniej więcej, co jest zrobione i co mamy się jeszcze zrobione. Dziękuję bardzo. Pozwolicie Państwo, że i odnośnie dróg, jeśli są pytania do Wójta, to zbierzemy pytania i Pan Wójt nam odpowie. Radny Cieślak. Oczywiście w naszym terenie, tam gdzie mam zaszczyt być radnym, tam jest dużo jeszcze nieutwardzonych dróg, brak asfaltów. Tam wszędzie należy takiego destruktu dowozić. No i również jest potężny problem z, a nie wiem jak to się stało, jak to się w ogóle dzieje, że ja obserwuję jakoś tak to. Jestem znacznie młodszy tu od większości Państwa, ale jakoś jak byłem mały, nie dostrzegałem tego problemu, że te drogi, tak mi się wydaje, nie zarastały. No teraz tak się dzieje, że no nie, to nie jest w ogóle możliwe, mi się wydaje, że tak kilka osób wziąć i żeby to dało radę. To trzeba jakieś, nie wiem, albo maszyny jakieś takie wielkie wynajmować i to rozpychać, no tak zachodzą te drogi, że często pozmieniamy przez to zarastanie swój prawdopodobny. Dziękuję bardzo. Prosił głos Pani Sołtys. Bardzo proszę. Panie Wójcie, ja mam jeszcze pytanie. Bo wykonawca miał założyć u nas ograniczenia w tonażu przed tym asfaltem. I w tej chwili, kiedy na Radziwiłce był wypadek, w ogóle nie było przejezdne, to u nas nie jechały. Rzeczywiście kilka osobiście widziałam. Osobowe oczywiście, no bo nie było w ogóle przejazdu. Tym bardziej, że w nocy dopiero było wahadłowy przejazd.
A policja rzeczywiście może coś zrobić, gdy jest właśnie tonarz, a nie ma tego znaku nadal. I jeszcze jest to niezrobione po tym kasztanie. Jak mi się wydaje, że na drodze dzisiaj jest to niezrobione, co tam zgłaszałam, że miał wykonawca to poprawić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pani radna. Bardzo proszę teraz. Robi się taki lekki dołek i tam, gdyby można było już wyrównać, to byłoby w porządku. Dziękuję bardzo. Nie widzę. Żeby później nie zadawać pytań, bo będziemy szli dalej. Czy mam prosić pana wójta o odpowiedź w sprawach różnych i dróg? Mam przyzwolenie, bardzo proszę. No dziękuję. Ja zacznę właśnie tutaj od końca, bo proszę państwa, ja się borykałem z remontami tych dróg, to tutaj co powiedział pan sekretarz, nareszcie się doprosiłem i jestem już tak potocznie mówiąc zadowolony, ale nie do końca. Natomiast tu mam ten problem z tymi drogami, które były na jesieni zrobione odnośnie zachowania. Olmy z Olminem mam też tutaj pani Sołtys już mi zgłaszała, dzisiaj nie mówi, ale ja o tym pamiętam i tu musimy podjąć decyzję odnośnie mostków, które nieodblokowane są, też zarastają, proszę państwa. I tutaj na tych znakach poprawki i te oznakowania. My wiemy, my tutaj pan sekretarz wie i jest tak, że już było zamówione i gdzieś te znaki poszły gdzieś indziej widać, bo nie trafiły one do nas. Część było uzupełnionych, ale część nie trafiła. I tu mamy z tym cały czas dylemat i problem z wyegzekwowaniem tego, ale przyznaję, że będę to pilnował i nękał, już mówię panu sekretarzowi, że też będę tego pilnował. Proszę państwa, na pewno trzeba jeszcze sporo rzeczy zrobić, bo jak wiecie państwo, drogi cały czas wymagają tak zwanego równania. Nie braliśmy w tym roku tej dużej równarki. W kilku miejscach się przydało, ale spada ta, że przecież po prostu nie weźmiemy i nie będziemy. Będziemy tylko swoimi sposobami, bo szkoda wyrzucić pieniądze wydane 10, 8 czy 15 tysięcy na równanie tą dużą równarką. Ona dobrze robi, bo ładnie podgarnia na środek i uwałują. Ale proszę państwa, znowu to przy deszczach takich to może nam się rozejdzie i proszę państwa, musimy własnym sposobem. Jeżeli chodzi o sprawy związane po kolei, bo ja będę chciał tu sporo spraw drogowych, ale też i zaraz sprawy różne, bo jak widzę, to tutaj kolega sekretarz odpowiedział na te niektóre sprawy związane z tym punktem, informacja wójta o realizacji remontu dróg. Natomiast ja chciałbym odpowiedzieć zarazem na pytania zadane w sprawach różnych i jeszcze tutaj sprawy dróg, bo to się jakby pokrywa jedno z drugim. I teraz zacznę od pana radnego Marcina Cieślaka. Chodzi o drogę na Artychówku. Ona tam została bardzo ładnie zrobiona, teraz poprawiana nawet była ostatnio. Natomiast ona powinna wyjść aż do nie szkoły, bo ja zawsze mówię do szkoły, do pensjonatu na Ładach, bo jeżeli tego się nie zrobi, to nie będzie ciągu. Tylko proszę państwa, czekamy teraz na wodę. Jeżeli zrobimy tą wodę, ona została zrobiona tam, gdzie jest wodociąg. Natomiast dalej na pewno pociągniemy i wtedy ta droga będzie jakby dostosowana do tego, żeby kiedyś ją przykryć. Proszę państwa, i to trzeba zrobić. Natomiast ja teraz się zatrzymam przy tym, bo tu pan kolega radny Marcin Cieślak poruszył sprawę wyciągowania i tak zwanego zaciągnięcia kredytu. Proszę państwa, nie ma inwestycji bez kredytu. Jeżeli się robi inwestycje, a taka inwestycja jak budowa reszty wodociągu i 65 oczyszczalni przydomowych, to jest ponad 3,5 miliona złotych koszty, a może jeszcze przetargu to się obniży, ewentualnie się podniesie, bo proszę państwa, teraz inwestycje zamiast tanieć, to ten rok jest bardzo drogi. Chodzi o inwestycje, nie ma wykonawców, a już nie mówię o drogach. Droga to już jest tragedia. Natomiast nie wiem jak to wyjdzie, ale proszę państwa, to my, chociaż otrzymujemy tych pojazdów, wyczytałem państwu, że
otrzymamy 1,947,396 zł. Ale my ich otrzymamy już na rachunek. My musimy wykonać na własne środki i później dopiero starać się o refundację tych środków poprzez złożenie wniosku opłaty. To potrwało 1,5 roku być może. I proszę Państwa, nie ma możliwości, żeby sfinansować na 3,5 miliona złotych za własne środki i później dopiero te. Bierze się z Banku Gospodarstwa Krajowego kredyt pod potrzeby właśnie zabezpieczenia tych środków, tej umowy i proszę Państwa, wykonuje się i później składa się wniosek i dopiero to się rozlicza. Także przypominam, że to jest takie postępowanie innego. Ja tutaj, proszę Państwa, nie widzę. Kolega podpisujący, Adam Garska, odnośnie Kałuskowa, ulewa. Wiemy, już tam ktoś zgłaszał to kolego Adasiu, a nie ma Adama. Jest taka sprawa, że zgłaszał już widzą ktoś, nie wie, bo ta woda wysuchała, to są takie kanały tam poszły, że jest na pewno będziemy starali się, żeby poprawić, ale jest w kilku miejscach tam, także na pewno nie tylko ta droga pójdzie do tego. Rafał robił bardzo dobrze, teraz wiecie, babcia mu zmarła, musiał w poniedziałku wziąć praktycznie wolne i tam pewne sprawy załatwia te pogrzebowe i dzisiaj nawet po nadzieję nie ma, ale obiecał, że później to na drogi, bo dlatego, że ma jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Ale mam informację, bo to bardzo ładnie idziemy, tam też jeździmy, ja też jeżdżę po tych drogach i obserwuję, że jest wcale nie jest tak źle. Tylko wiadomo, jak te deszcze padają, no to jest ramienie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Proszę Państwa, Pani Radna, koleżanka Radna, Renata Bartosia, ale prosiłbym o uwagę, bo proszę Państwa, ten samochód strażacki, te przeniesienia samochodów, to mnie cały czas w ogóle to nurtuje. I ja bym odpowiedział tak, proszę Państwa, sucho stołu, samochód ten, mam, on nie jest nowy, ale jest w dość dobrym stanie. Dołożyliśmy do remontu, tak jak tutaj zauważyła koleżanka radna, dołożyliśmy 4000, chłopcy, strażacy zrobili we własnym zakresie taką dużą robotę, że dołożyli drugie tyle. Może nie drugie tyle, ale około, niech to może potwierdzić i tutaj kolega przewodniczący i sołtysi, wierzycy, pani sołtys robiły we własnym zakresie praktycznie cały remont, malowanie, odnawianie. Tylko co wstawiliśmy do pana Sikory, te siekiery, wstawiliśmy na to, żeby tam go usztywnić, poprawić zawieszenie i niektóre tam jeszcze rzeczy, bo tam jedno biuro w restauracji. I proszę Państwa, ten samochód naprawdę jest potrzebny dla Gizyc. Wiecie dlaczego? Że ten, który jest, to też jest starszyzmu. Ten, który jest, to jest starszyzmu, jest to paroletnie po karasacji i praktycznie on powinien już być w zasadzie też wycofany. Ale druhowie się zgodziły na to, przekazaliśmy tam, Suchotu wyjeżdża przeważnie z łódką. Nie ma wjazdów praktycznie do tak zwanego ratownictwa, do pożarów dużych, bo tam raz, że nie ma mocno w to, a drugie to przeważnie mają tak zwane te przeważnie zgłoszenia do, na wodę do ratownictwa wodnego. I po co ten duży samochód tam trzymać, skoro już tak im się przyda. Oni są w krajowym systemie. Komendant wojewódzki, kiedy byłem na spotkaniu w sprawie z komendantem powiatowym w sprawie samochodu dla Iłowa, powiedział, że wójcie na stanie powinny być w krajowym systemie, który jednostki są dla samochodów. Ja dlatego wziąłem to pod uwagę i daliśmy ten samochód, bo nie będzie możliwości postarania się o nowy albo występowania w następnej kolejności o nowy, jak nie mają tu samochody, bo nie mają następstwa. I proszę Państwa, dlatego tak się stało. Ten samochód jest naprawdę super samochód. Ten ma jeszcze te 10 lat, on pochodzi. Będą wyjeżdżać, bo on jest bardzo sprawny do ratownictwa drogowego i mam nadzieję, że on będzie jeszcze w miejscu służył. Nie dlatego, że nie ta, tylko to była decyzja zarządu gminnego straży. Podjęliśmy taką decyzję na zarządzie i proszę Państwa, został on przekazany na dzień strażaka. Dlaczego nowy dla OSP Biłowie? Wszyscy
wszystkie trzy jednostki i na pewno, czy to ja, czy ktoś inny, to będą się starać, żeby w każdej tej jednostce kupić nowy samochód. Bo wiecie, że przepisy unijne mówią, że 15 lat samochód powinien być wycofany, bo jeżeli on służy prywatnie, to może służyć dłużej. Jeżeli on służy dla bezpieczeństwa ludzi, odpowiedzialności, a teraz ta odpowiedzialność strażaków jest bardzo dużo, duża. My w tym roku wydaliśmy na same badania, szkolenia i przeszkolenia, wydaliśmy prawie 60 tysięcy złotych. Ludzie, kochani, dajcie spokój. To są bardzo duże pieniądze, gdzie wydajemy na właśnie straże. No ale te straże są nam potrzebne. Może każdy może przeżyć coś takiego, że jest ten pożar lasu, pożar domostwa i wtedy dopiero się okazuje, proszę Państwa, że naprawdę te szybkie reagowanie straży jest ono nam potrzebne. Dlaczego no? Dostęp do wniosku. Ja też byłem za kuchnem dla OSP w Głowie i już dzwoniłem do Morawicy. Jest firma, która wykonuje na podwoziu 10-letnim tarasację praktycznie od nowej budowy nowego pojazdu poprzez tą tarasację. 300 tysięcy złotych już nawet zgodziłem i mieliśmy jechać do wniosku. Ale okazało się, proszę Państwa, że ten samochód bez homologacji komendant i dyrektor w zarządzie wojewódzkim powiedzieli nam później, nie bierz tego, bo musisz homologację załatwić. Homologacja kosztuje 65 tysięcy. Proszę Państwa, jeszcze nie wiadomo, czy ten samochód przejdzie, bo oni żadnej odpowiedzialności nie biorą. Ubezpieczenie i inne rzeczy, to uważałem, że 400 tysięcy to jest za drogo. My dołożymy może 420, a może nawet nie dołożymy, bo jeszcze staramy się. Państwu powiem, że są starania i idziemy w tym kierunku. I wczoraj pan przedłużyliśmy różne instytucje, które tam mają jakieś pieniądze, odwiedzili, ale jeszcze będziemy jeździć i staramy się o to, żeby jak najwięcej tych pieniędzy. Mamy trzy wnioski złożone jeszcze o dofinansowanie takie małe. Przez wczoraj z komendantem gminnym nie ma gotu, byłem mu. Księga proboszcza, gdzie zbierał tacę, czy tam puszki zbierano i też zbierano około 2600 pieniędzy. Są to jakieś pieniądze, które podnoszą tą satysfakcję, że te chłopaki może będą jeździć nowym samochodem. Jeżeli chodzi o automat ręku, ja tu ci nie odpowiem. Ja wiem tylko, że wszystkie już te samochody są, mają tak zwaną podwójną szynę biegu, czyli mają i automatyczną, i manualną, tylko się coś tam przekłada. Nie znam, nie, to podobno łatwiej jest automatem jeździć jak ze skrzynią manualną. No ja to tak to jest. To jest ciekawy USG, że tam. Ale przepraszam, ja się odniosę, panie wójcie, bo żeby to źle nie zabrzmiało. Ja nie neguję, żeby OSP Giżyce miało samochód. Wręcz przeciwnie, przyklasnę, żeby miało jeszcze taki sam nowy jak OSP i mu się staram. Nie neguję, są, bym powiedziała, jedni z pierwszych przy akcjach i są w gotowości natychmiastowej. Są pierwsi. Nie neguję, ale oburza mnie fakt, że zabieramy z samochodu. Jestem mieszkanką tych okolic i uważam, że tam samochód sprawdzał się i powinien być. A to, że no mają samochód mniejszy, pokoju z pompą, trzy pompy, wyposażenie naprawdę jest tam wszystko, ale ja nie są w krajowym systemie. Nie szkodzi, ale gotowość bojową mają. Także jest jednostka stworzona. Sam budynek nie tworzy straży. No tej pory, jak sobie nie mówię, może bym się przydał, trochę garam był za czarny na ten samochód, ale poprawiony został więcej tam się mieścił, ale on jest po prostu za mały, jest garaż do takiego dużego samochodu. Nie wiem, stało się tak, się teraz nie odstanie, ten nowy samochód na pewno załatwimy, jeżeli podpiszemy umowę, to na razie jeszcze umów nie mamy z Wielkim Funduszem, tylko proszę Państwa, my mamy też przeszkody, bo dlatego, że obiecano nam i mamy przed nami większe pieniądze w niektórych miejscu, niektóre nam obniżono i tutaj trochę jestem zaniepokojony, to tak, żebyśmy mieli dzisiaj już na koncie 580 tysięcy, gdyby tak jak nam tam przyrzekano i obiecano i byśmy dołożyli wtedy, tak jak tutaj Państwo radni mi mówią, że musi wrócić na wodę te 300 tysięcy, to na pewno nie wiem, czy uda się wszystko, ale w większości
na pewno zwrócimy, jeżeli pozyskamy te wszystkie pieniądze, o których tam mówimy i planujemy. Pan Marian Dębski tutaj o tych drogach, o Kaszaniu i tutaj te drogi i sprawy związane jeszcze i drogą powiatową. Proszę Państwa, ja nie będę się wypowiadał. My też pomagamy powiatowi. Sekretarz podpisał takie porozumienie nieformalne, gdzie na przykład w zamian za to, żeby nam wykonano to, to, to i to, to my tam jeszcze coś ogłosimy. Przywożą nam deszczu, proszę Państwa, jeszcze tam bierzemy i łatamy te dziury we własnym zakresie, uklepując młotkiem. To jest, no, rewelacją, ale proszę Państwa, i te drogi tak funkcjonują, no innego wyjścia nie ma. Pani Ania Mikołaj, czy to droga powiatowa, tutaj nie będę się wypowiadał. Ja tam też patrzę, że część dróg powiatowych przy innym łataniu by była inaczej wyglądała. Natomiast teraz, kiedy łata na łacie i dziura w łacie, to być może pani dyrektor ma rację, tam się nie da inaczej łatać jak łopatą. No taka prawda. Ja nie mówię, że to jest tak albo tak. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sprawy tej organizacji ruchu, ja mówiłem, tylko to jest zadośćuczynienie. Nie wiem, kto to podjął decyzję, bo i do mnie przychodzą ludzie i mówią, po cholerę, tam jest teren zabudowany i do tym krzyżyku to jest jedna rzecz. I Lówka jest podobna sytuacja, teraz policja to wykorzystuje i staje i mandaty ładuje, a jeżeli nie, to prawo jazdy zabiera. No to, proszę Państwa, ja uważam, że zawsze 95 powinno w tym miejscu 90 być i nie potrzeba tam jest 50, bo tam nastawiono tych 50 i uważam, że tam jest i tak te znaki nie długo poginą, bo ja wiem, że to się długo nie utrzyma. Tutaj się pan Zobry Trzewiński, to sprawa drogi powiatowej, no jak wiecie Państwo, ta komisja, która przyjechała, była bardzo trudną komisją, takiej komisji nie miałem dawno. Ja na drogi powiatowe pojechałem z komisją, bo nie chciałem, pani dyrektor mówi, jeździłem sobie swoim samochodem, ja światłem jeździłem, nie można było naprawdę wyprosić, uprosić, żeby więcej, bo taki mieli prykaz i tyle. I to tak wyszło, jak wyszło. Jeżeli chodzi o sprawy jeszcze na drzewie, no ja ubolewam. Tutaj to, co pani Sobrys przychodziła do mnie odnośnie wycinki tych krzaków, czy tam brzóz, które zostały rozrzucone przez kiedyś wyłączące, a one teraz urosły duże i zastawiają, tam są wypadki, jak jadą do pana Stasia, domagały tam od Matusiaka, to proszę Państwa, to powinno być dawno usunięte. My zrobiliśmy coś takiego, ja nie będę mówił, bo strażacy nasi strażacy zrobili samowolki. I usunęli kilka drzew, ale proszę Państwa, wszystkiego nie da tak się zrobić. No powiat mówi, że to nie jest gipa się zrobić. I tu się jeden odpycha się do drugiego. Bo jeżeli nie pasie drogowym, to wydajemy my. I nie ma żadnego problemu, my decyzję wydajemy na wycinkę. Tylko ktoś to mógł usunąć jeszcze. I ktoś musi przynieść podanie i wniosek złożyć. Musi być to numer działki, właściciel. I my takie pozwolenie wydajemy. I proszę Państwa, tutaj trzeba wiele dróg pousuwać, trzeba pousuwać przy drodze. Jeszcze jedna uwaga. Proszę Państwa, jeżeli będziemy mieli pieniądze jakieś, ja nie mówię, bo tych pieniędzy naprawdę wszędzie brakuje, bo za dużo z tych inwestycji jest. To proszę Państwa, zrywanie poboczy, zbieranie poboczy, bo ja widzę, jak teraz była ta ulewa, no to woda płynęła i ona stała do tymi pobocami, nie wsiąkła, żeby te pobocza były pozrywane. Tylko tutaj ja już mówię do kolegi, co my zrobimy? Koparką, to jak mamy 100 km dróg, jakbyśmy chcieli pobocza, to używajmy cały rok. Bo to trzeba wyjść. To się nie da. To nie da się równarką odsunąć do rogu, jak powiecie, to zrobimy w kierunku do na taka była tutaj do Giży, że kiedyś odsunięto. Proszę Państwa, to tyle by było z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu Wójtowi. Na ten czas jakieś dyskusje przerywamy. Oddajemy głos pani skarbnik. Pani skarbnik, proszę, ale o wszystkie trzy projekty.
przedstawić, później będzie dyskusja. Lata kolejne to jest wartość poniżej 6600 milionów.
na rozbudę. Dalej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się m.in. to zadanie rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadania realizowano w dwóch latach, czyli rok 2017 2 731 049 zł i rok 2018 planowany limit nakładów finansowych i limit zobowiązań 1 100 000 zł. Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie wody i kanalizacji to jest 3 831 049 zł. Przejdź dalej do kolejnych, a głosowanie osobno? Nie. Co pytanie? Może dyskusję co do wieloletniej prognozy. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej o złożenie informacji, co było na komisji i jakie opinie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję co do zmian wieloletniej prognozy finansowej. Nie widzę. Proszę o głos radny Cieśla. Wcześniejszych zobowiązań kredytów. Takiego nie ma w ogóle jakiegoś takiego, że
podziękowanie. To jest kredyt na składy wcześniejsze, które jest jasno w tym dokumencie napisane, czyli kredyt na kredyt. Ja taki... A, jeszcze jedno, bo kiedyś jakiś nie zaczepił biznes gminy i on do mnie dość głupnie i arogancko mówił z tego, pan się na niczym nie znasz, nie masz pan żadnego biznesu, nie wiesz jak się współcześnie dzisiaj prowadzi, też trzeba kredyty zaciągać i tak dalej. Otóż ja mu publicznie nie powiem z imienia i z nazwiska, że żebym ja dzisiaj właśnie biznes prowadził i pieniędzmi przerzucał, to moi dziadkowie i ojciec by wolno musiały tam tajnym pracownikiem być, bo tak to zostało urzędzone, że ludzie często, pani Dorota jest doskonała biegło, jeśli chodzi o co pani zarządza jakąś firmą albo coś takiego, nie, skromnie żyje, bo kto nie brał udziału, żeby to jasno wybrzmiało, nie szykanowanie jakieś i schodzenie na majątek, że nie masz majątku, to nie masz prawa głosu, to ja jasno temu jegomościowi odpowiadam, bo do niego prędzej czy później myślę dotrze, nie muszę publicznie używać imienia i nazwiska, bo to jest też skandaliczne, uważam, że nie masz prawa głosu mówić o finansach publicznych, bo firmy nie kupować, bo nie jesteś bogatym, zamożnym jak pieniądze. Ja mówię swojej... Kolego radny, dziękuję, bo komentarz jest niepotrzebny. Jest, prosi o głos wiceprzewodniczący Dziętara. Panie przewodniczący, proszę dać mi się dokończyć i tak jak mówię, spierdolenie. Komentarz swój odnośnie do wieloletniej prognozy, a nie politycznej. Nie, bo ja to panie przewodniczący całą zestawieniu omawiam. Za chwilę będzie podejmowanie zaciągnięcia kredytu terminowego i co będę drugi raz wstawiał. Ma pan prawo. No. Panie wójcie, panie skarbnik, panie sekretarzu, drodzy radni, drodzy sołtysi państwo. Kolega radny Cisza nie ma co powiedzieć, bo tylko mówi, bo proszę państwa, dzisiaj, tutaj, w tym miejscu, 2 godziny temu pytał i atakował nas straż, jaką ma mieć euro ten samochód, który mamy go pozyskać tu, euro 6. Sam powiedział, że gdybyśmy kupili używany i miałby euro 3, to go mamy za 3 czy 4 lata postawić w szatni. A u niego jest bardzo słaby zasięg myślenia, bo w niego tylko wychodzi mu mówić Ormowcy, Uberzy, inni jeszcze inni. Dzisiaj wszyscy, kto prowadzą jakiekolwiek biznesy większe, to niestety z kredytu korzystają. I nie byłoby możliwości inwestycji na gminie robić bez kredytu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o głos pani skarbnik. Ja tylko proszę pana wyjaśnienia, przysługując się tym wszystkim zapytaniom i wymowem. Sfinalizuję tak, postaram się krótko. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy, jeżeli sprawa dotyczy samochodu OSP, przetarg brutto 809 832 zł. Gmina na chwilę obecną musi wydatkować środki 357 000 zł. Pozyskana wartość środków to 452 000 zł. W tym te 150 000 zł, które ma finansować Ochotnicza Straż Pożarna. Myślę, że jest to pozytywny efekt w stosunku do tego, co się zapowiadało w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy 100 000 na początku i jeszcze utknęliśmy i zrezygnowaliśmy z tego zadania, bo nie udało się pozyskać większych środków. Jeszcze raz mówię, na chwilę obecną kwota pozyskanych środków to jest 452 tysiące zł, a gmina ze swojej strony do tego interesu ma dołożyć 357 tysięcy zł. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Jeszcze dokończę dalej. Myślę, że tak jak już wczoraj powiedziałam na komisji budżetowej, to już na dzień obecny i na chwilę dzisiejszą, część środków z samochodu wróci z powrotem na wodę i kanalizacji na to zadanie. Myślę, że jeszcze część środków wróci z innych inwestycji, ale to czas pokaże, co przyniesie przetarg na wodociągowanie. I jeszcze teraz powiem a propos wieloletniej prognozy finansowej. Prosiłabym i proszę państwa radnych zawsze o słuchanie i uwagę. I teraz tak, na dzisiejszej sesji w dalszym porządku obrad jest uchwała o zaciągnięciu pożyczki na spłatę kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych obowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt, który był zaplanowany już
900 zł. Tak, dokładnie. Tak jak sobie też mówi Państwo, już głosowali nad tym kredytem w grudniu i w grudniu też mówiłam Państwu, że oprócz tego kredytu szykujemy się do, tworzymy deficyt w kwocie 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wodę i kanalizację. Udało się złożyć wniosek na Mazowszu, 43 gminy, w tym gmina Iłów otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 2 miliony złotych. I budujemy wodę. I przystępujemy do realizacji tego zadania. Dalej, co jeszcze? Te środki, które są wprowadzane m.in. na wodę i kanalizację w obecnej zmianie wieloletniej prognozy finansowej, to jest wymóg i konieczność tego zadania. Mówiłam już o tym w grudniu, mówiłam, że planujemy 200, mówiłam, że będą na pewno potrzebne większe środki, idąc tropem tej wody i kanalizacji, którą robiliśmy już wcześniej, też z PROW, które zadanie, gdzie zaciągamy kredyt na wkład własny, zaciągamy pożyczkę Banku Gospodarstwa Krajowego na wkład zgodnie z umową, czyli na środki unijne, realizujemy zadanie, rozliczamy wniosek, otrzymujemy refundację pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego, a spłacamy pozostaje nam do składy kredyt na wkład własny. I tak też właśnie w związku z tym jest ta zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Dochodzi zadanie wody, jest to zadanie duże, musimy zwiększyć to kredytowanie, zapotrzebowanie tych środków i w związku z tym dokonujemy zmiany długu i planowanych pozostałych wartości. Dziękuję. Ja proszę o głos radna Bera. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Czy pani mniej więcej wie, kiedy będziemy głosowali pożyczkę z BGK? Będziemy pożyczkę z BGK. To była pożyczka. 1 413 000. Ale chcę to powiedzieć. Powiedziałam, że bierzemy w tej wieloletniej prognozie finansowej. Na razie właśnie jest przystąpienie do tego, że wkładamy do WPF-u kwotę kredytu 1 200 000 zł na wodę, na wkład własny. Wkładamy pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 1 413 803 zł. Robimy przetarg. Przetarg pokazuje, co wychodzi nam z przetargu, ile środków potrzebujemy i przystępujemy na podstawie włożenia tych środków wieloletniej prognozy finansowej do podjęcia kolejnych dwóch uchwał. Między innymi jedna uchwała o zaciągnięciu kredytu, to będzie taka uchwała, którą podobnie macie dzisiejszy, która jest w dzisiejszym porządku obrad na wkład własny, jeżeli to się nic nie zmieni, jeżeli nie będzie potrzeba mniejszych środków, to na chwilę obecną to będzie to 1 200 000 zł. I druga uchwała to będzie na 1 413 803 zł. Na dzień dzisiejszy. To dzisiaj w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzamy, a swoją drogą w dalszej kolejności po przetargu muszą być podjęte uchwały. Dalej, na dzień dzisiejszy wieloletnia prognoza finansowa i artykuł 243 jest konieczny do spełnienia tych relacji. Po podjęciu uchwał o zaciągnięciu jednego kredytu i pożyczki występujemy o opinię i historia toczy się dalej. Ale ja mam pytanie, bo tak, jeżeli chodzi o pieniądze, które gmina posiada, nie przypominam sobie, ale może jakoś umknęło, kiedy głosowaliśmy zmiany w budżecie po sprzedaży rządowej i wprowadzenie do budżetu 400 tysięcy. A no to właśnie, proszę o słuchanie i uważne słuchanie. Pan wójt mówi na samym początku, to, że są pieniądze zdeponowane i leżą na rachunku bankowym. Mamy dodatkowo planu 200 tysięcy złotych. Czekamy, czy dostaniemy dofinansowanie na realizację tego zadania i się zastanawiamy. Na razie środki trzymamy, na razie pan wójt podjął decyzję, żeby poczekać. Na razie nie zostały wprowadzone do budżetu, do planu. Aha, nie zostały. Pani skarbnik, ostatnie pytanie tutaj mamy takie jeszcze. Czy jak pani podliczała zadłużenie plus te pieniądze, to naprawdę nie byłoby potrzeba zaciągać kredytu w najbliższym czasie, bo kredyt zawsze jest droższy niż
to, co można pozyskać na następowanych pieniądzach. Zgodzę się. A może, przepraszam, kredyt zaciągać wtedy, kiedy będzie budowa sali w Brzozowie i wtedy zaciągać kredyt. No zawsze jesteśmy parę miesięcy do przodu i odsetki są do przodu. To znaczy, że no i... które mamy, a to jeszcze jest. No więc dlatego mówię, może zamiast kredytu to. Trzeba podejmąć radę, przez radę decyzję, że rezygnujemy z budowy sali w Brzozowie, tylko nie wiem. Ale nie mówimy o rezygnacji, tylko o tym, że i tak pan wójt powiedział wczoraj na komisji budżetowej, że to są tak ogromne pieniądze, zresztą dzisiaj pan wójt powtórzył, że te 400 tysięcy to jest w ogóle 10%. To jest 10%. W związku z czym, jeżeli weźmiemy pod uwagę zadłużenie, jeżeli chodzi o wodę, podatek i śmiecie, plus tego te 400 tysięcy, to naprawdę wyszlibyśmy na czysto. No nie. No, no tak. No to jest zabliczone przecież ile pieniędzy ludzie zalegają. Tak, ale to jest tutaj, ja się zgodzę, to jest takie proste mówiąc, natomiast przetarg jest rozpisany, że przetarg już ogłoszony, przetarg jest po przetargu. Wyszły kwoty, no i teraz pytanie, czy umowa zostanie podpisana, czy nie. Czy na przykład jeszcze raz jeden przetarg i zrobić tak, że mamy tyle, co zrobicie za tyle, prawda? Bo można i tak podejść. Mamy tyle w tym roku, co zrobicie za tyle pieniędzy, zapytać firmy. Zrobicie mnie fundament, mury, co zrobicie? Bo póki co my żeśmy wystąpili do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w kwocie 30% inwestycji. Czyli tam jest 2 200 000. Nie ma żadnego ustępu. Gdyby 2 230 000 było powiedziane tak, gmina otrzymuje, no to już jest 2 200 000 plus 460 do sprzedaży, to już jest 2 800 plus 200 w budżecie, to jest 3 000 000. To już jest 66% finansowane. No ale nie ma tej odpowiedzi, dlatego te pieniądze są zdeponowane. Powiedziane było wcześniej, to z działki numer 15 w Brzozowie Starym ma to wrócić do Brzozowa, prawda? Tak było powiedziane z tego, co ja pamiętam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prosi o głos pani Bożena. Czy ktoś zapytał mnie o pomysł? Ja sobie doskonale dzisiaj śledziłam Państwa wypowiedzi odnośnie zadłużenia. I naprawdę, tak jak koleżanka tu mówi, na tą chwilę zliczyłam 626 490 zł zadłużenia. 300 tysięcy, które no, poszły z wody na samochód. Nie musielibyśmy dziś toczyć bojów odnośnie tego kredytu. Przynajmniej dziś. Moglibyśmy to odsunąć w czasie zaległości 67 tysięcy za wodę, 10 tysięcy 200, to tylko tak powierzchni, ja bez drobiazgu. 183 tysiące transport, nie jest najgorzej, 375 dobrym hakiem śmieci, więc... Nie, to nie jest zadłużenie. Zaległości. Przepraszam, nie, jeszcze raz. Należności początkowe 674,440 to ma być ściągnięte w tym roku. Zostało ściągnięte prawie 300, mamy koniec lipca, no więc jeszcze trzeba ściągnąć 375. Ale to nie są zaległości, bo jeszcze raty nie przyszły, tak? Mam, przepraszam, chwileczkę, płacimy pierwszy kwartał do 15 marca, drugi kwartał do 15 czerwca, trzeci kwartał do 15 września, czwarty kwartał do 15 grudnia. W związku z tym zmieścilibyśmy się, ale nie. Ale to co mam teraz powiedzieć, to nie wiem, pani sołtys zapłaci mi za cały rozgór. No to czego nie wiemy? Wiemy już, jaki jest przetarg na salę gimnastyczną. Nie, to
tego nie wiemy, oczywiście. Natomiast to nie można tak łączyć tego, bo to gmina nie robi jednej inwestycji. To możemy dalej powiedzieć, że to, co powiedział pan wójt w sprawozdaniu, bo przychodzi nam odnawialne źródła energii, jeszcze większy projekt. 8 milionów razem z gminą Słubice. Na gminę Iłów 6 milionów. No to też można by powiedzieć, no nie robić, tak? No tak, ale to teraz co? Przerwać wodę, bo co? Bo teraz... Nic nie przerwać. Robić wodę po prostu, bo jest taka potrzeba, najważniejsza. Jednym zależy na wodzie, innym zależy na odnawialnych źródłach energii, jeszcze innym na samochodzie, a jeszcze innym na sali gimnastycznej w Brzozowie. Pan to zlewa wszystko w jedną całość? Nie w jedną całość, tylko jeżeli my dostajemy z zewnątrz pieniądze, to mówimy nie dziękujemy, nie bierzemy. No dostajemy 5-6 milionów na odnawialne źródła energii. Nie, przed chwilą pan powiedział, że to w zasadzie wszyscy, że to są równoważne. Dobrze, ja dziękuję. Przerwijmy tą dyskusję, bo to rozumiem. Proszę o głos pani sądzę. Nie ma przerwy, to są pytania. Panie sekretarzu, mam tutaj krótkie pytanie odnośnie, czy ta woda na pewno w tym roku jeszcze może być do dobre pytanie? Pani sądzys, ogłaszamy przetarg, mam nadzieję, że w sierpniu się ten przetarg da ogłosić, czyli tak, dwa tygodnie minimum musi wisieć przetarg, bo są to tak zwane roboty budowlane, czyli minimum dwa tygodnie, to mamy wakacje. Składają oferty, nie wiem, 1, 2, 5, 10, wybieramy tą najkorzystniejszą. Od wyboru, czyli od dnia otworzenia kopert, gdzie są oferty, w ciągu dwóch tygodni można podpisać umowę. Chodzi wykonawca. W ciągu tego sierpnia decyzja będzie podjęta? Tak jest. Najpóźniej początek września. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Będziemy robić wody też w grudniu, bo to jest nie pora na to, żeby robić w grudniu. Pan jest skarbnik, bo jeszcze daje skrótkie, bo pani wczoraj zdaje się podpisała. Ale jeszcze powiem o tym, ale wrócę się jeszcze do wypowiedzi pani Reni Bartosiak. Szanowni Państwo, to co przedstawiliśmy Państwu z zaległości na dzień 30 czerwca, to są nic innego jak po prostu nieurągowane przez mieszkańców należności w czasie, czyli na dzień 30 czerwca. Nie sugerujcie się, że to są jakieś ponadcenowe środki, bo na te środki są plany, i po prostu te plany już zostały rozdysponowane po stronie wydatków. To nie jest tak, że to są jakieś ponadplanowe wartości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wodę i aneksowanie tej umowy, to tak jak powiedziałam, robimy, zasada jest w prawie taka, że mamy na ten rok, znajdę sobie tam. Na ten rok mamy wartość pomocy pożyczki 1 413 000. Proszę o uwagę, że 1 413 803 zł, czyli to jest pożyczka przewidziana na ten rok Bank Gospodarstwa Krajowego. Czas realizacji mamy rozliczenie wniosku z tej transzy do maja 2018. Do końca maja? Nie, do maja. W okresie 1-30 maja 2018 roku. No dobrze, do końca maja. Natomiast z drugiego etapu, czyli kolejną wartość 533 593 zł, czyli którą mamy w planach do realizacji na rok 2018, czyli zaczynamy kolejną pożyczkę w tej wartości, realizujemy przydomowe oczyszczanie ścieków i rozliczamy maj 2019. Pani mówi do mnie, przepraszam, o rozliczeniu. Ja się pytam, jakie terminy mamy mieć na fakturach zakończenia danego etapu? To określi umowa z wykonawcą.
my do tego dnia musimy rozliczyć wniosek. A umowa z wykonawcą to my, jako gmina... No więc ja o to pytam. A poza tym każdy jak udziela wsparcia tego typu, to podaje termin, na jaki ma jakąś datę końcową faktury. Dlatego ja się pytam. Ale to będzie po to jest przetarg, to jest raz. Termin realizacji zadania. Musi być maj 2018 i maj 2019. To jest interesujące. Budżetu o kwotę 2 810 549 zł.
wydatki budżetu ogółem to 28 302 692. W paragrafie 3 zmienia się brzmienie paragrafu 3 uchwały budżetowej na rok 2017. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu kwoty 2 613 803 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 1 200 000 zł oraz pożyczki na rozpoczęte finansowanie w kwocie 1 413 803 zł. Przychody budżetu to 3 539 703 zł, natomiast rozpoczęte 925 900 zł. Zmienia się również brzmienie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100 000 zł. Planowany deficyt w kwocie 2 613 803 zł. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 925 900 zł. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7, czyli w załączniku wydatki na zadania wykonanie uchwały powierza się w wójtach i gminach i uchwała powierza się z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Uzasadnienie do uchwały. Dokonuje się zmiany w wyniku budżetu kwoty 200 000 zł do kwoty 2 613 803 zł. Zmiana wynika z podpisanej realizacji umowy na zadania w ogóle do zespołu ochronnego Uniwersytetu Prawa do Przyszczania się w gminie. Wprowadza się zmniejszenie środków o kwotę 1 413 803 zł pożyczki i 1 000 000 zł na wkład własny na wyżej wymienione inwestycje. Dochody bieżące budżetu. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 138 555 zł. Są to wpływy z różnych dochodów, czyli podatku VAT. Zwiększa się wydatki bieżące również o tę samą kwotę, czyli 138 550 zł. I zwiększenia występują w dziale 400, czyli zakład z energii o kwotę 100 000 zł. Zwrot prawa, który został przesunięty w związku z koniecznością VAT-u o sprzedaży nieruchomości m.in. w Przyrodzie. Ponadto w dziale ochotniczej straży pożarnych zwiększa się zakup energii o kwotę 5 000 zł za usługą, pozostałą kwotę 5 000 zł. Przeznaczenie na oczyszczanie ścieków, zwiększenie zakupu materiałów do wyposażenia w kwotę 3 000 zł, zakup promowanych 2 000 zł, rozdział 995, czyli opieka nad bezdomnymi zwierzętami 8 000 zł. I oświetlenie obliczy na 15 555 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 346 456 zł, czyli dokonuje się zmiany klasyfikacji na zadania wodów, rozbudowa systemu wodoodnawialnego w nas nowym systemu oczyszczania ścieków i gminy. Zmniejsza się środki na zadania rekonstrukcji studii i zmniejszają wpłaty o 79 500 i zwiększy się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 810 549 zł, czyli kwota i kanalizacja, łączne wydatki 2 731 049 zł. Wprowadza się nowe zadanie modernizacji układu sterowania dróg istniejących po powie i połowie z kwotą 60 300 oraz wprowadza się związane z tym montażem przygotowanego agregora i montażem nowego mieszkańca stacji uderzenia wody w Brzuzówku z kwotą 19 200. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o komentarz z komisji. Bardzo proszę o uwagę. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Mam pytanie do szanownych Państwa radnych. Czy cały projekt mam czytać, bo przed chwilą to zrobiła Pani skarbnik? Kto jest za tym, żeby nie czytać projektu? Proszę o podniesienie ręki. Bo jeszcze, bo ten jest jasny, bo ten kredyt jest nas
na wodociągowanie. To jest kredyt na składy wcześniejsze, to jest jasno w tym dokumencie napisane, czyli kredyt na kredyt. Ja taki. A, jeszcze jedno, bo kiedyś nie zaczepił biznes i on do mnie dość głupnie i arogancko mówi, tak, pan tu się na niczym nie znasz, nie masz pan żadnego biznesu, nie wiesz jak się współcześnie dzisiaj prowadzi, też trzeba kredyty zaciągać i tak dalej. Otóż ja mu publicznie nie powiem z imienia i z nazwiska, żebym ja dzisiaj właśnie biznes prowadził i pieniędzy mi przerzucał, to moi dziadkowie i ojciec by wolno musiały tam tajnym pracownikiem być, bo tak to zostało urzędzone, że ludzie często, pani Doroza jest doskonała, jeśli chodzi o finansowanie, zarządza jakąś firmą albo coś takiego, nie, skromnie żyje, bo kto nie brał udziału, żeby to jasno wybrzmiało, bo nie szykanowanie, jakieś wchodzenie na majątek, że nie masz majątku, to nie masz prawa głosu, to ja jasno temu jegomościowi odpowiadam, bo do niego prędzej czy później, myślę, dotrze. Nie muszę publicznie używać imienia i nazwiska, bo to jest też skandaliczne, uważam, że nie masz prawa głosu mówić o finansach publicznych, bo firmy nie było, bo nie jesteś bogatym, zamożnym, jak pieniądze. Dziękuję bardzo. Kolego radny, dziękuję, bo już nam niepotrzebny jest. Prosi o głos wiceprzewodniczący Zieta. Panie przewodniczący, proszę dać mi już dokończyć i tak jak mówię, spierdolenie. Komentarz swój odnośnie do wieloletniej prognozy, a nie politycznie. Nie, bo ja to panie przewodniczący w całym zestawieniu omawiam, za chwilę będzie podejmowanie zaciągnięcia kredytu terminowego i co będę drugi raz wstawiał. Ma pan prawo. Panie wójcie, panie skarbnik, panie sekretarzu, drodzy radni, drodzy sołtysi państwo. Kolega radny Cieślak nie ma co powiedzieć, to tylko mówi. Bo proszę państwa, dzisiaj tutaj w tym miejscu, 2 godziny temu pytał i atakował nas straż, jaką ma mieć euro ten samochód, który mamy go pozyskać tu, euro 6. Sam powiedział, że gdybyśmy kupili używany, miałby euro 3, to go mamy za 3 czy 4 lata postawić w szachę. A u niego jest bardzo słaby zasięg myślenia, bo w niego tylko wychodzi mu mówić Ormowcy, Ubercy, inni jeszcze inni. Dzisiaj wszyscy, kto prowadzą jakiekolwiek biznesy większe, to niestety z kredytu korzystają. I nie byłoby możliwości inwestycji na gminie robić bez kredytu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o głos pani skarbnik. Ja tylko jeszcze dam wyjaśnienia, przysługując się tym wszystkim zapytaniom i wymogom. Sfinalizuję tak, postaram się krótko. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy, jeżeli sprawa dotyczy samochodu OSP, przetarg brutto 809 832 zł. Gmina na chwilę obecną musi wydatkować środki 357 tysięcy zł. Pozyskana wartość środków to 452 tysiące złotych, w tym te 150 tysięcy złotych, które ma finansować Ochotnicza Straż Pożarna. Myślę, że jest to pozytywny efekt w stosunku do tego, co się zapowiadało w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy 100 tysięcy na początku i jeszcze utknęliśmy i zrezygnowaliśmy z tego zadania, bo nie udało się pozyskać większych środków. Jeszcze raz mówię, na chwilę obecną kwota pozyskanych środków to jest 452 tysiące złotych, a gmina ze swojej strony do tego interesu ma dołożyć 357 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Jeszcze dokończę dalej. Myślę, że tak jak już wczoraj powiedziałam na komisji budżetowej, to już na dzień obecny i na chwilę dzisiejszą, część środków z samochodu wróci z powrotem na wodę i kanalizacji na to zadanie. Myślę, że jeszcze część środków wróci z innych inwestycji, ale to czas pokaże, co przyniesie przetarg na wodociągowanie. I jeszcze teraz powiem a propos wieloletniej prognozy finansowej. Prosiłabym i proszę państwa radnych zawsze o słuchanie i uwagę. I teraz tak, na dzisiejszej sesji w dalszym porządku obrad jest uchwała o zaciągnięciu pożyczki na spłatę kredytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych obowiązków z tytułu kredytów i pożyczek. Kredyt, który był zaplanowany
też mówiłam Państwu, że oprócz tego kredytu szykujemy się do, tworzymy deficyt w kwocie 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wodę i kanalizację. Udało się złożyć wniosek na Mazowszu, 43 gminy, w tym gmina Iłów otrzymała dofinansowanie w kwocie prawie 2 miliony złotych. I budujemy wodę. I przystępujemy do realizacji tego zadania. Dalej, co jeszcze? Te środki, które są wprowadzane m.in. na wodę i kanalizację w obecnej zmianie wieloletniej prognozy finansowej, to jest wymóg i konieczność tego zadania. Mówiłam już o tym w grudniu, mówiłam, że planujemy 200, mówiłam, że będą na pewno potrzebne większe środki, idąc tropem tej wody i kanalizacji, którą robiliśmy już wcześniej, też z PROW, które zadanie, gdzie zaciągamy kredyt na wkład własny, zaciągamy pożyczkę Banku Gospodarstwa Krajowego na wkład zgodnie z umową, czyli na środki unijne, realizujemy zadanie, rozliczamy wniosek, otrzymujemy refundację pożyczki Banku Gospodarstwa Krajowego, a spłacany pozostaje nam do składy kredyt na wkład własny. I tak też właśnie w związku z tym jest ta zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Dochodzi zadanie wody, jest to zadanie duże, musimy zwiększyć to kredytowanie, zapotrzebowanie tych środków i w związku z tym dokonujemy zmiany długu i planowanych pozostałych wartości. Dziękuję. Ja proszę o głos radna Bera. Pani skarbnik, ja mam takie pytanie. Czy pani mniej więcej wie, kiedy będziemy głosowali w pożyczkę z PGK? Będziemy pożyczkę z PGK. Pożyczka, 1 413 000. Ale chcę to powiedzieć. Powiedziałam, że bierzemy w tej wieloletniej prognozie finansowej. Na razie właśnie jest przystąpienie do tego, że wkładamy do WPF-u kwotę kredytu 1 200 000 zł na wodę, na wkład własny. Wkładamy pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 1 413 803 zł. Robimy przetarg. Przetarg pokazuje, co wychodzi nam z przetargu, ile środków potrzebujemy i przystępujemy na podstawie włożenia tych środków wieloletniej prognozy finansowej do podjęcia kolejnych dwóch uchwał. Między innymi jedna uchwała o zaciągnięciu kredytu, to będzie taka uchwała, którą podobnie macie dzisiejszy, która jest w dzisiejszym porządku obrad na wkład własny, jeżeli to się nic nie zmieni, jeżeli nie będzie potrzeba mniejszych środków, to na chwilę obecną to będzie to 1 200 000 zł. I druga uchwała to będzie na 1 413 803 zł. Na dzień dzisiejszy. To dzisiaj w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzamy, a swoją drogą w dalszej kolejności po przetargu muszą być podjęte uchwały. Dalej, na dzień dzisiejszy wieloletnia prognoza finansowa i artykuł 243 jest konieczny do spełnienia tych relacji. Po podjęciu uchwał o zaciągnięciu jednego kredytu i pożyczki występujemy o opinię i historia toczy się dalej. Ale ja mam pytanie, bo tak, jeżeli chodzi o pieniądze, które gmina posiada, nie przypominam sobie, ale może jakoś umknęło, kiedy głosowaliśmy zmiany w budżecie po sprzedaży rządowej i wprowadzenie do budżetu 400 tysięcy. A no to właśnie, proszę o słuchanie i uważnie słuchanie. Pan wójt mówi na samym początku, to, że są pieniądze zdeponowane i leżą na rachunku bankowym. Mamy dodatkowo prawo 200 tysięcy złotych. Czekamy, czy dostaniemy dofinansowanie na realizację tego zadania i się zastanawiamy. Na razie środki trzymamy, na razie pan wójt podjął decyzję, żeby poczekać. Na razie nie zostały wprowadzone do budżetu do planu. Aha, nie zostały. Rozumiem, dobrze. Pani skarbnik, ostatnie pytanie, tutaj mamy takie jeszcze. Czy pani, jak pani podliczała zadłużenie, plus te pieniądze, to naprawdę nie byłoby potrzeba zaciągać kredytu w najbliższym czasie, bo kredyt zawsze jest droższy niż to, co można pozyskać na nawet następowanych pieniądzach. Zgodzę się, rozmawiamy. A może trzeba
trzeba podjąć radę, przez radę decyzję, że rezygnujemy z budowy sali w Brzegowie, tylko nie wiem. Ale nie mówimy o rezygnacji, tylko o tym, że i tak pan wójt powiedział wczoraj na komisji budżetowej, że to są tak ogromne pieniądze, zresztą dzisiaj pan wójt powtórzył, że te 400 tysięcy to jest w ogóle 10%. To jest 10%. W związku z czym, jeżeli weźmiemy pod uwagę zadłużenie, jeżeli chodzi o wodę, podatek i śmiecie, plus tego te 400 tysięcy, to naprawdę wyszlibyśmy na czysto. No nie. No, no tak. No tak, bo wyliczone te przecież ile pieniędzy ludzie zalegają. Tak, ale tutaj ja się zgodzę, to jest takie proste mówiąc, prawda? Natomiast przetarg jest rozpisany, że przetarg już był ogłoszony, przetarg jest po przetargu, wyszły kwoty, no i teraz pytanie, czy umowa zostanie podpisana, czy nie. Czy na przykład jeszcze raz jeden przetarg i zrobić tak, że mamy tyle, co zrobić za tyle, prawda? Bo można i tak podejść. Mamy tyle w tym roku, co zrobicie za tyle pieniędzy, zapytać firmy. Zrobicie mnie, szukamy mury, co zrobicie? Bo póki co my żeśmy wystąpili do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w kwocie 30% inwestycji. Czyli tam jest 2 200 000, nie ma żadnego celu. Gdyby 2 230 000 było powiedziane tak, gmina otrzymuje, no to już jest 2 200 000, plus 460 ze sprzedaży, to już jest 2 800, plus 200 w budżecie, to jest 3 miliony. To już jest 66% finansowane. No ale nie ma tej odpowiedzi, dlatego te pieniądze są zdeponowane. Powiedziane było wcześniej, to z działki numer 15 w Brzozowie Starym ma to wrócić do Brzozowa, prawda? Tak było powiedziane z tego, co ja pamiętam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Prosi o głos pani prezydent. Odnośnie sali, oczywiście ma pan sekretarz rację, ale ja od kilku lat, panie sekretarzu, jak pan sobie przypomina, a jestem drugą kadencję, cały czas prosiłam radę i prosiłam państwa, żebyśmy usiedli do rozmów i znaleźli alternatywę odnośnie ściągalności. I zawsze ten temat był rozmywany, bo radna ma jakieś swoje pomysły, jakieś planabelie. Czy ktoś zapytał mnie o pomysł? Ale dzisiaj śledziłam państwa wypowiedzi odnośnie zadłużenia i naprawdę, tak jak koleżanka tu mówi, na tą chwilę zliczyłam 626 490 zł zadłużenia, 300 tysięcy, które no, poszły z wody na samochód. Nie musielibyśmy dziś toczyć bojów odnośnie tego kredytu, przynajmniej dziś. Moglibyśmy to odsunąć w czasie. Zaległości 67 tysięcy za wodę, 10 200 to tylko tak powierzchni, ja bez drobiazgu. 183 tysiące transport, nie jest najgorzej, 375 dobrym pakiem śmieci, więc... Nie, to nie jest zadłużenie. Zaległości. Przepraszam, nie, jeszcze raz. Należności początkowe 674 440, to ma być ściągnięte w tym roku. Zostało ściągnięte prawie 300, mamy koniec lipca, no więc jeszcze trzeba ściągnąć 375. Ale to nie są zaległości, bo jeszcze raty nie przyszły, tak? Mam, przepraszam, chwileczkę, płacimy pierwszy kwartał do 15 marca, drugi kwartał do 15 czerwca, trzeci kwartał do 15 września, czwarty kwartał do 15 grudnia. W związku z tym zmieścilibyśmy się, ale nie. Ale to co mam teraz powiedzieć, to nie wiem, pani sołtys zapłaci mi za cały rozbór. Nie, panie sekretarzu. No to chodzi. Jeszcze nie budujemy wodociągu, prawda? Jeszcze nie podpisali. Nie wiemy, jak przetarg pójdzie. Nic nie wiem. Czego nie wiemy? Wiemy już, jaki jest przetarg na salę gimnastyczną. Nie, ja sama mówimy o wodzie. A, tego nie wiemy, oczywiście. Natomiast to nie można tak łączyć tego, bo to się gmina nie robi jednej inwestycji. To możemy dalej powiedzieć, że to, co powiedział pan wójt w sprawozdaniu, no przychodzi nam odnawialne źródła energii, jeszcze większy projekt. 8 milionów razem z gminą Słubice. Na gminę Iłów 6 milionów. No to też można by powiedzieć, no nie robić, tak? No tak, ale to teraz co? Przerwać wodę, bo co? Bo teraz...
nic nie przerwać. Robić wodę po prostu, bo jest taka potrzeba, najważniejsza. Czy jednym zależy na wodzie, innym zależy na odnawialnych źródłach energii, jeszcze innym na samochodzie, a jeszcze innym na sali gimnastycznej w Brzozowie? Pan to zlewa wszystko w jedną całość? Nie w jedną całość, tylko jeżeli my dostajemy z zewnątrz pieniądze, to mówimy nie dziękujemy, nie bierzemy. No dostajemy 5-6 milionów na odnawialne źródła energii. Nie, przed chwilą pan powiedział, że to w zasadzie wszyscy, że to są równoważne. Dobrze, ja dziękuję. Przerwijmy tą dyskusję, bo to rozumiem. Proszę o głos pani sądzę. Nie ma przerwy, to jest może pytanie. Panie sekretarzu, ja mam tutaj jakieś pytanie odnośnie, czy ta woda na pewno w tym roku jeszcze może być to dobre pytanie? Pani sądzę, ogłaszamy przetarg, mam nadzieję, że w sierpniu się ten przetarg da ogłosić, czyli tak, dwa tygodnie minimum musi wisieć przetarg, bo są to tak zwane roboty budowlane, czyli minimum dwa tygodnie, to mamy wakacje. Składają oferenci oferty, nie wiem, 1, 2, 5, 10, wybieramy tą najkorzystniejszą. Od wyboru, czyli od dnia otworzenia kopert, gdzie są oferty, w ciągu dwóch tygodni można podpisać umowę. Chodzi tylko na to. W ciągu tego sierpnia decyzja będzie podjęta? Tak jest. Najpóźniej początek września. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Będziemy robić wody też w grudniu, bo to jest nie pora na to, żeby robić w grudniu. Pana nie skarbnik, bo jeszcze daje jest krótkie, bo pani wczoraj zdaje się podpisała. Tak, nie się odczyta. Przepisywałam, tak. Aneks do umowy na wodę. Aneks do umowy na wodę. I teraz mam pytanie. Jakie terminy są ujęte w tej umowie? Ja wszystko powiem, ale jeszcze powiem o tym, ale wrócę się jeszcze do wypowiedzi pani Reni Bartosiak. Szanowni Państwo, to co przedstawiliśmy Państwu z zaległości na dzień 30 czerwca, to są nic innego jak po prostu nieurągowane przez mieszkańców należności w czasie, czyli na dzień 30 czerwca. Nie sugerujcie się, że to są jakieś ponadcenowe środki, bo na te środki są plany i po prostu te plany już zostały rozdysponowane po stronie wydatków. To nie jest tak, że to są jakieś ponadplanowe wartości. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wodę i aneksowanie tej umowy, to tak jak powiedziałam, robimy, zasada jest w PROW-ie taka, że mamy na ten rok, znajdę sobie to. Na ten rok mamy wartość pomocy pożyczki 1 413 000. Proszę o uwagę, że 1 413 803 zł, czyli to jest pożyczka przewidziana na ten rok Bank Gospodarstwa Krajowego. Czas realizacji mamy rozliczenie wniosku z tej transzy do maja 2018. Do końca maja? Nie, do maja. W okresie 1-30 maja 2018 roku. No dobrze, do końca maja. Natomiast z drugiego etapu, czyli kolejną wartość 533 593 zł, czyli którą mamy w planach do realizacji na rok 2018, czyli zaciągamy kolejną pożyczkę w tej wartości, realizujemy przydomowe oczyszczanie ścieków i rozliczamy maj 2019. Pani mówi do mnie, przepraszam, o rozliczeniu. Ja się pytam, jakie terminy mamy mieć na fakturach zakończenia danego etapu? To określi umowa. To określi umowa z wykonawcą. My do tego dnia musimy rozliczyć wniosek. A umowa z wykonawcą to my, jako gmina... To musi być jeszcze zrobione. No więc ja o to pytam. A poza tym każdy jak udziela wsparcia tego typu, to podaje termin, na jaki ma datę końcową faktury, dlatego ja się pytam.
Ale to będzie to jest przetarg, to jest raz. Termin realizacji zadania. Musi być maj 2018 i maj 2019. To jest interesujące. Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tego,
113 800 zł. Przychody budżetu to 3 539 703 zł, natomiast rozchody 925 900 zł. Zmienia się również brzmienie limitów zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100 000 zł. Planowany deficyt w kwocie 2 613 803 zł. Spora zaciągniętych pożyczek i kredytów 925 900 zł. Paragraf 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7, czyli w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała powierza się z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Uzasadnienie do uchwały. Dokonuje się zmiany w wyniku budżetu z kwoty 200 000 zł do kwoty 2 613 803 zł. Zmiana wynika z podpisania i realizacji umowy radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały. Proszę o podniesienie ręki.
Kto jest przeciwny? No dobrze. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wynik. Za przyjęcie głosowania. Dziękuję bardzo. Projekt zmian budżetowych został uchwalony. Proszę o następny projekt. Thank you.
Ale to jest tak, że to nie ma pewnie, że to się napisali.